Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam na spotkanie z Pawłem Żukiem, który ukończył bieg na dystansie 5000 km. Black Hat Ultra to podcast, w którym spotykam się z niezwykłymi osobami, które prowadzone pasją i ambicją pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości, aby się rozwijać i realizować założone cele z uśmiechem na twarzy i w zgodzie ze sobą. Kilka tygodni temu Paweł Żuk po 49 dniach, 6 godzinach, 27 minutach i 2 sekundach wpadł na metę na dystansie 5000 km. Bieg odbywał się na pętli, a finalnie ukończyły go tylko 4 osoby. Paweł zajął 2. miejsce. Aby poznać lepiej Pawła i jego drogę biegową, zapraszam do odsłuchania 18. odcinka Black Hat Ultra. Natomiast w tym odcinku usłyszycie, z jakimi trudnościami zmagał się Paweł podczas tych 49 dni biegu, gdy codziennie pokonywał ponad 100 km, walcząc z kontuzjami i ciężkimi warunkami atmosferycznymi. Zanim przejdziemy do nagrania, chciałbym Was serdecznie namówić do przetestowania butów marki Altra. Na pewno już o nich słyszeliście. Paweł zresztą też biega w nich i biegł w nich ten bieg na 5000 km. Wspólne cechy wszystkich modeli to zerowy drop i bardzo dużo miejsca na palce. A wybór modeli jest na tyle duży, że w Altrach spokojnie będziecie w stanie pokonać każdy teren, od dyszki, przez maratony górskie, do długich ultra. Mój ulubiony model to Olympusy i tylko szukam pretekstu, aby właśnie w nich biegać najczęściej. Jestem mega dumny, że nawiązałem współpracę z Altrą, bo bardzo lubię tę markę, odkryłem ją dla siebie i cieszę się, że mogę Wam teraz zaoferować 20% zniżki na te buty. Wystarczy tylko wejść na stronę tricenter.pl i na dole strony pod linkiem Twoje rabaty wpisać kod rabatowy BLACKHAT. Szczegółowe informacje znajdziecie w opisie odcinka. Skoro tak dobrze nam idzie, to porozmawiajmy jeszcze chwilę o majtkach. Jesteście w szoku? No cóż, ja też wielokrotnie na biegach byłem w szoku, jak można było nie pomyśleć o gaciach. Zanim zacząłem biegać ultra, byłem takim typowym gościem, który ubierze się w byle co i poleci zdobywać świat. No cóż, czasem warto pochylić się nad detalami. Pomogła mi w tym firma Saks i od czasu, gdy założyłem ich majtki, nie chcę nawet myśleć o założeniu innej bielizny. Wszystko się trzyma tam, gdzie powinno, a faceci wiedzą, jakie to ważne. Dzisiaj mogę Wam zaoferować 15% rabat. Wystarczy, że podczas rozliczania koszyka na stronie menskarzecz.com wpiszecie kod BLACKHAT. Szczegółowe informacje znajdziecie w opisie odcinka. A teraz przejdźmy już do nagrania. W związku z sytuacją panującą na świecie, podcast też się zmienia i zdalna forma interakcji z moimi gośćmi, która kiedyś była dla mnie nie do pomyślenia, przynajmniej na jakiś czas musi stać się standardem. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy, a jeśli chcecie zobaczyć nasze gadające głowy, zapraszam również na YouTube, na profil Black Hat Ultra. Przed Wami Paweł Żuk. Pierwszy Polak, który przebiegł dystans 5000 km. Posłuchajcie. Paweł, sorry za te techniczne problemy. Dobrze, że udało się dojść. No, przecieramy tutaj. Przecieramy szlaki. Tak jest, sytuacja tego wymaga, musimy stanąć na wysokości zadania. Nawet sprzętowo. Nawet sprzętowo. Wszystko dla naszych słuchaczy, którzy nie mogą się doczekać informacji od Ciebie, co tam u Ciebie słychać, jak się czujesz. I śledziliśmy oczywiście Twój profil facebookowy, także mniej więcej wiemy, jak tam przebiegało to wyzwanie przebiegnięcia 5000 kilometrów, ale no to rozumiem, że to był tylko jakiś ułamek rzeczywistości. W każdym razie, Paweł, przebiegłeś 5000 kilometrów w 49 dni, czyli to jest średnio jakieś tam 102 kilometry, tak? Tak, dziennie. No ponad 100, 102 nie, 100 z grosikiem tak wychodzi średnia, bo tak, 49 dni i 6 godzin na 50 to wychodzi 100 z kawałeczkiem. Powiedz mi, jak w ogóle się czujesz po osiągnięciu tego celu? Czym on dla ciebie był tak naprawdę? Takie pytanie właśnie, dlaczego 5000? Wiesz, skąd to się w ogóle wzięło? No to troszeczkę się znamy, to wiesz, że to nie jest przypadkowy dystans, wiesz, że to jest z góry od dawna obrana przeze mnie droga, którą się kieruję biegową, i to był kolejny krok. Przemyślany, to nie była pochopna decyzja, to nie jest tak, że ja, wiesz, przeglądam kalendarz biegów i mówię sobie, o dobra, jest teraz kwiecień, no to może sobie tam w lipcu coś przebiegnę. Ja tego typu biegi planuję
przynajmniej na rok z rocznym wyprzedzeniem. Wybór biegu jest z rocznym wyprzedzeniem, natomiast droga, całość mojego biegania już jest, mogę powiedzieć, z góry ukierunkowana. Ja na przykład wiem, do czego dążę i wiem na przykład za czego chciałbym, w jakim miejscu chciałbym być za 5 lat. Tylko kwestia, wiesz, kwestia chociażby rzeczywistości, która nas otacza, czyli widzisz, jaką mamy sytuację teraz i no i wszystko trzeba zweryfikować. Podobnie jest w tym biegu na 5000 kilometrów. Też możemy sobie coś założyć, wręcz musimy coś założyć, przyjąć jakąś strategię, natomiast to jak będzie, no to wiesz. To nikt tego nie wie. Nikt nie wie. Możemy być najlepszymi biegaczami, możemy być najlepiej przygotowani, możemy mieć najlepszą strategię i najlepszy zespół. Stajemy na tym starcie, po 2 tygodniach okazuje się, że coś nie gra. No, wiesz. No dobrze, ale skoro to 5000 kilometrów to jest taka twoja droga, którą ty założyłeś, jakiś etap twojej podróży biegowej, to jak się czujesz po zakończeniu tego etapu i na ile ten etap był dla ciebie ważny? Czy to był po prostu jeden z kolejnych etapów, czy był to bardzo istotny etap, po którym czujesz się dużo silniejszy niż na przykład po 1000 mil, które robiłeś w zeszłym roku? Powiem tak, że no już 1000 mil rok temu, czy 1,5 roku temu, jak się przygotowywałem i myślałem nad tym biegiem, to już był dla mnie jakiś kosmos i mega wyzwanie. 5000 kilometrów, ktoś może powiedzieć, no dobra, przebieg w 2 tygodnie 1000 mil, to jest raptem 3 razy więcej tylko. No biega tyle kilometrów, na pewno da radę, kurczę, no nie? Ale to jest tak dla porównania, żeby to przybliżyć naszym słuchaczom bardziej, to porównanie takich 5 kilometrów z maratonem. No to jest ogromna różnica, przyznaj sam. 5 kilometrów, a maraton, prawda? Czy dyszka do maratonu, tak żeby było bardziej, no to jest 4 razy więcej. Zupełnie inny tok przygotowań, inne podejście mentalne, inne myślenie jest do dyszki, inaczej przygotowujesz się, inaczej się wdrażasz, inaczej się nastawiasz na bieg maratoński. Podobnie jest i tutaj. 1000 mil to jest 1000 mil, natomiast bieg na 5000 kilometrów to naprawdę długi okres czasu, dużo czasu poświęciłem na to, żeby to sobie poukładać w głowie, no i oczywiście przygotować się fizycznie. Co mi dało to ukończenie tych 5000 kilometrów? No powiem szczerze, że bardzo dużo dowiedziałem się o swoim organizmie, o wiele więcej niż myślałem, że wiem przed tym biegiem. Jeżeli chodzi o głowę, o psychę, tak też były takie momenty, które nie zdarzają się w biegu maratońskim, nie zdarzały się w biegu na 1000 mil, pewne sytuacje, które przytrafiły mi się w biegu na 5000 kilometrów. I no wiem więcej. Ja w ogóle, oczywiście większość biegaczy, jak nie wszyscy, powtarzają sobie tą maksymę, że doświadczenie jest bardzo ważne. Ale z każdym swoim biegiem ja bardziej upewniam się, że to bardziej doświadczenie odgrywa wielką rolę. Oczywiście trening jest ważny, trening organizmu, trening odżywiania, suplementacji i tak dalej. No tego jest mnóstwo, to są bardzo, bardzo ważne rzeczy, dobór sprzętu i tak dalej. Niemniej jednak to doświadczenie, to obycie się z trasą, to przebywanie tych tysięcy kilometrów w walce, na trasie, podczas wyzwania, to jest to, co nas kształtuje jako biegacze ultra. Tak myślę. Czyli bardziej się przekonuję, że im więcej startów, tym stajemy się lepszymi biegaczami w sensie i naszych wyników sportowych i o tym, co się dzieje w głowie. Tak. Musimy więcej startować, żeby naprawdę, wiesz, trening treningiem i to, jak się przygotowujemy, tak zresztą myślę, że to większość biegaczy się o tym przekonuje, że jak stajemy na tym starcie, ja teraz niedługo będę miał bieg swój 200. maraton i ja za każdym razem, jak staję na starcie, czy to biegnę, zającuję na 4.0, czy 3.30, czy łamię trójkę,
to za każdym razem na starcie mam ciary. Także wiesz, no, startowanie w zawodach, bycie z tymi ludźmi i stawianie sobie jakiegoś celu właśnie, czy to doprowadzenie jak największej liczby ludzi na dany czas, czyli bycie zającem, czy to stawianie swoich wewnętrznych wyzwań i staranie się im sprostać, cały czas są ciary. No to niesamowite. Ważne dla ciebie jest to bieganie. Co no bardzo, dlatego ja lubię startować. Ja, jak sam wiesz, jak już wspominałem niejednokrotnie, że mam około 25-30 biegów maratońskich ultra w roku. Bardzo to lubię, no bardzo to lubię. To mnie tak napędza, to mi daje tyle energii, takiej adrenaliny, że no coś niesamowitego. No dobrze, to wiemy, dużo startów pomaga nam w przygotowaniu do samego głównego startu, pomaga nam w ustawieniu głowy, w zdobyciu doświadczenia, ale też jest trening. I opowiedz trochę, bo mówiłeś wcześniej w podcaście, że nie masz trenera, że właściwie nie wyobrażasz sobie, kto mógłby cię przygotować do takich długich startów. Ale ty na pewno masz jakieś swoje założenia treningowe i opowiedz o tym, jakie jednostki wykonujesz, jak sam podchodzisz i ustawiasz sobie ten trening i jak go realizujesz. No tak, nie mam trenera. Nie mam trenera i nie za bardzo sobie wyobrażam, kto mógłby mnie do takich wyzwań poprowadzić. Niemniej jednak takim substytutem trenera w moim przypadku są częste rozmowy z ludźmi, którzy dokonywali już niesamowitych biegowych rzeczy, czyli często rozmawiam z ludźmi, którzy już przybiegli jakieś mega długie dystanse, czyli 3100 mil w Nowym Jorku, dzielą się ze mną swoim doświadczeniem i dla mnie to jest taki trener właśnie. Ci wszyscy ludzie, którzy dzielą się ze mną swoim doświadczeniem, których wypytuję o różne rzeczy, którzy dają mi pewne wskazówki, to jest mój trener właśnie. To jest mój trener, czyli te wszystkie rozmowy, które odbywam z nimi, ta skarbnica wiedzy, którą przyswajam i później próbuję to przełożyć, powiedzmy sobie, na mój język ciała, czyli to, co jest mi potrzebne i próbuję później to realizować, wykorzystać w swoim bieganiu. Ale to jest taka jedna kwestia. A druga, jak i ile biegam, tak? Czyli czy ja biegam dużo? Ja mogę powiedzieć, że nie biegam dużo. Może taka mała dygresja. Poznałem na tym biegu na 5000 kilometrów pewnego szkockiego biegacza. Jak się okazało, to bardzo utytułowanego, wielokrotnego reprezentanta Wielkiej Brytanii na Mistrzostwa Europy i Świata w biegach dobowych. Wizytówką, chociaż niech będzie taki jego personal best na 100 kilometrów 7 godzin 7 minut, czy 857 kilometrów w biegu sześciodobowym, czyli o ponad 100 kilometrów lepiej niż nasz rekord polski. No i przegadałem z nim ładnych parę godzin. On startował dwukrotnie w biegu 3100 mil, czyli w takim biegu na 5000 kilometrów prawie w Nowym Jorku. No i podpytałem go o kilka rzeczy. On sam podzielił się swoim też doświadczeniem z tych biegów długich i naprawdę niektóre moje wyobrażenia się potwierdziły, niektóre musiałem skorygować. Niemniej jednak wracając do tego zawodnika, okazało się, że on stosunkowo też mało biegał, natomiast bardzo duży nacisk stawiał na siłę fizyczną. On miał dosyć specyficzny i ma dosyć specyficzną technikę biegu. Biega, wyobraź sobie, biegi po kilka tysięcy kilometrów w butach minimalistycznych, po betonie, czyli zero amortyzacji. Ale on ma taką posuwistą technikę biegu, że on nie uderza, nie wali, nie ma tego kroku, tylko taką, zresztą co charakteryzuje ultrasów asfaltowych, że my, wiesz, nie biegamy jakoś wysoko kolan, nie podnosimy, nie zarzucamy tej nogi do tyłka. Jest taki posuwisty krok wymagający zużycia jak najmniejszej energii, którą trzeba zachować właśnie na tą długość naszego biegu. I on taką technikę dosyć charakterystyczną, specyficzną ma i biega w butach minimalistycznych. Jednak to, co zwróciło właśnie moją uwagę, to to, że biega stosunkowo mało objętościowo kilometrów, natomiast siła fizyczna to jest to, na co on stawia. I wiesz, a co to znaczy mało kilometrów? W twoim przypadku i w jego przypadku?
No to jest jakieś 500-600 kilometrów miesięcznie. To takie, wiesz, 500 z groszem, tylko że wiesz, to jest sam bieg, mówię, jeżeli chodzi o ten sam bieg, no bo w naszym przypadku właśnie dochodzi jeszcze ładnych kilka miesięcznie, bo ja mam nie tygodniowo, mam rozpisane z racji tego, że ja dużo startuję i z racji wielkiej ilości startów muszę się też przemieszczać, czyli automatycznie mi te dni, wiesz, start mam w niedzielę, muszę wyjechać w piątek rano, w piątek już nie biegam, w sobotę nie biegam, także to tygodniowo nie da się zbytnio tak bardzo wyliczyć, jaki to jest kilometrz, natomiast liczę to miesięcznie, także 500-600 kilometrów miesięcznie samego biegania, co jest, jeżeli chodzi o na przykład takiego biegacza ultra, niedużym kilometrażem, bo wiem, że najlepsi około 900 i ponad 1000 kilometrów, chociaż niektórzy uważają, że 1000 to już jest za dużo, ale tak 900 kilometrów to jest taki dobry kilometraż, żeby zrobić porządny wynik w biegu dobowym, taki odnośnik, wiesz. Także moje 500-600 to jest dosyć niewielkim kilometrażem, natomiast do tego dochodzi jeszcze kilkanaście treningów rowerowych w moim przypadku w ciągu miesiąca, kilkanaście treningów na siłowni, jakieś, jeżeli uda mi się jeszcze wcisnąć w to wszystko jakiś basen, jakąś saunę, no to jest, to jest rewelacyjnie. No tak jak wspomniałem, już kiedyś i mówiłem, nie roluję się, nie rozciągam i takie rzeczy, no to troszeczkę tego czasu mam więcej na bieganie. Wiesz? Dobrze, a na siłowni jakie ćwiczenia wykonujesz? Wszystko. I góra, i dół ciała? Tak, bo ja miałem kiedyś problem, zaczynając biegi ultra długie, jeszcze jak biegałem dwa razy rzeźnika po górach i tam, no po górach więcej też biegałem, to miałem problemy z plecami, w sensie, że no byłem młodym biegaczem ultra, a rzucałem się już na długie dystanse. Wiecie, w górach to nie jest to samo co asfalt, w górach dystans 100 km możesz biec, nie wiem ile, 18 godzin, a na asfalcie, wiesz, 8 z groszem. Czyli 10 więcej godzin musisz tam przebywać, balansujesz całym ciałem, podbiegi, zbiegi, podejścia, kijki i tak dalej, musisz być ogólnie bardziej sprawny fizycznie i ja miałem problemy z plecami po prostu, ból pleców w odcinku lędźwiowym, no bardzo dawał mi się we znaki, dlatego jak chodzę na siłownię, to od jakiegoś już długiego okresu czasu, czyli powiedzmy sobie kilku lat, staram się wzmacniać brzuch i plecy. I ogólnie góra, bo zauważyłem też na biegach też długich właśnie, szczególnie w sześciodobówce miałem przyjemność poznać kilku znanych zawodników i widziałem, jak oni są zbudowani. Jak oni są zbudowani przed biegiem, jak oni wyglądają fizycznie i później po prostu z tego jadą na tym biegu. Także no i nie narzekali właśnie przez to, że byli dobrze zbudowani, w sensie dobrze, no jak na biegacza. Czyli tych mięśni troszeczkę było więcej, to co trzymało właśnie szkielet, plecy, tutaj siła z brzucha, wiesz, ramiona, no wiesz, sześć dłub, żeby dobry wynik zrobić właśnie w okolicach 800-900 km, trzeba tymi rękami cały czas machać, czyli tutaj obręcz barkowa musi być też na tyle, wiesz, zbudowana, zresztą to co się mówi też w maratonach często, że finisz, kurczę, biegniesz na rękach, czyli machasz tymi rękami strasznie, a jak machasz, to i noga też poleci ci za tą ręką, no nie da się machać, a kroki w miejscu robić, także no ta siła fizyczna ogólna jest moim zdaniem bardzo ważna, a jeżeli biegasz biegi ultra mega długie, no to w moim przypadku to się sprawdza, chociażby taki przykład, że w biegu na 5000 km nie miałem ani przez moment problemu z plecami. No to fajnie. A powiedz mi, czy ty masz jakiś taki moment, w którym się zatrzymujesz z treningiem fizycznym? To znaczy, bo wiadomo, że mięśnie zaczynają ważyć w pewnym momencie i mogą przeszkadzać w bieganiu. I czy ty masz jakiś taki na przykład zestaw ćwiczeń, który wiesz, że jak wykonujesz je sprawnie, to w tym momencie się zatrzymujesz i już dalej nie pracujesz nad mięśniami? Czy też robisz to wszystko tak na takie jakieś wyczucie swoje? Jak do tego podchodzisz?
To znaczy, też mam taką swoją metodę właśnie wypracowaną, że jeżeli wyciskam na klatę i wyciskam rekord swój, to znakiem tego, że już wystarczy. Także wiesz, no, później już właśnie schodzę troszeczkę z tych ciężarów, siłowni jest troszeczkę mniej, a wykorzystuję to właśnie na bieganie i rower. Jak skoro, wiesz, czy podchodzę do jakiegoś tam na jakiejś maszynie, czy no właśnie jak podałem, właśnie na wyciskaniu sztangi i sobie macham 5 razy swoją życiówkę, to znakiem tego, że już jest okej. W tym wszystkim, także wiesz, przechodzę bardziej, odpuszczam już te ciężary, tylko robię je rzadziej, więcej serii właśnie na niższych ciężarach, a więcej czasu poświęca właśnie bieganiu, czy rowerowi, czy tam innych rzeczy. No właśnie, a jeśli chodzi o trening biegowy, to jakie są twoje treningi? To są głównie wybiegania prawdopodobnie, ale czy wprowadzasz... O, i tutaj możesz się troszeczkę zdziwić, bo udaje mi się taka moja metoda, czyli 1-2 biegi maratońskie, czyli takie złamanie trójki raz, dwa razy do roku, to jest takie mój wewnętrzny challenge. To jest takie, wiem, że jestem w dobrej formie, tej stabilnej, natomiast no biegam wszystko, no bo ja co prawda chyba już od dawna nie poprawiłem jakiegoś wyniku na piątkę czy dycha, no ale przed biegiem na 10-dobowym w Nowym Jorku zrobiłem swoją życiówkę na dychę 36-11. Troszeczkę wcześniej albo później też zrobiłem na piątkę swoją życiówkę tam 17-40 coś. Także te wyniki, jeżeli chodzi o szybkość, no nie są takie złe. No przypominam, że wiesz, no ja od niedawna dopiero biegam i nie mam żadnej bazy w ogóle ani szybkościowej, ani wiesz. No zacząłem, jak miałem 36 lat i ważyłem dużo, także próbuję coś z tego jeszcze organizmu swojego tam rozsądnie wycisnąć, że tak powiem. Niemniej jednak no, jakaś ta szybkość jest, no skoro nie robię żadnego treningu pod maraton, nie nastawiam się, żeby, nie wiem, jakoś wyśrubować te swoje 2,53, pobić, na przykład zejść do 2,45, no to trzeba troszeczkę pracy włożyć, jakiś tam specjalistyczny trening, no to jest oczywiste. Nie robię tego, niemniej jednak zawsze tą trójkę dwa razy do roku sobie łamię, czyli trzymam taki swój poziom, powiedzmy, szybkościowy na tych krótszych dystansach. W maratonie też tą trójkę łamię, natomiast bardziej nacisk położyłem na te dłuższe wybiegania i trening głowy właśnie, żeby móc osiągać to, co chcę właśnie idąc tą swoją drogą, którą sobie założyłem. Czyli nie 2,45 w maratonie, tylko 5000 albo i więcej, wiesz, w biegach. No właśnie, a zastanawiam się, do ilu maratonów rocznie podchodzisz z taką myślą, okej, dzisiaj łamię trójkę. Ile masz takich? 1-2 w roku. 1-2. I zawsze ci się to udaje, czy...? Wiesz, z racji tego, że startuję co tydzień, to jeżeli pojadę na jakiś maraton i okaże się, że jest wielki wiatr, czego nie lubię, dla mnie może padać deszczyk, kropi, a jeżeli kropi, to już jest zupełnie bajka dla mnie. Nie ma problemu, mogą być 1-2 wiadukty, no ale jeżeli jest 8, no to może być problem troszeczkę. I wiesz, jeżeli widzę, że to nie jest ten dzień, no to za wszelką cenę tego nie robię. No. Nie robię. Za tydzień pojadę gdzieś do Gdańska na maraton i tam sobie tą trójeczkę złamię, wiesz. Czyli jak stajesz na starcie i czujesz, że to jest dobry dzień, to sobie mówisz, dobra, dzisiaj cisnę trójeczkę. Okej. To jest w ogóle chyba świetna metoda w ogóle na łamanie trójki dla wszystkich amatorów. W sensie, wiesz, ta trójka jest jakimś takim magicznym czasem, który każdy amator chce gdzieś tam złamać i bardzo wiele osób, które startuje w maratonach raz, dwa razy do roku, tylko i wyłącznie, to są ich tylko dwa maratony, jest im ciężko złamać tę trójkę, bo oni, wiesz, trenują bardzo intensywnie i potem nagle okazuje się, że im psycha siada po prostu na tych maratonach. A jak właśnie zastosować taką metodę, jak ty stosujesz, czyli że biegasz, okej, no może nie raz w tygodniu, ale żeby biegać te maratony często, nie wiem, 5-6 razy do roku, to w końcu staniesz na tym starcie, wszystko ci siądzie, fajne śniadanko zjadłeś, fajna jest pogoda, fajni znajomi,
no to dzisiaj łamiemy. To jest chyba jakaś metoda. Ale, ale zwróć uwagę, że ci zawodnicy, ci biegacze, którzy biegają 1-2 docelowe starty, mają maratońskie, oni nie biegają 600 km miesięcznie i nie robią objętościowo innych rzeczy. Także takie bieganie maratonów to takiego przeciętnego, powiedzmy sobie, biegacza i przeciętnego człowieka, który się przygotowuje do maratonu i chce tą trójkę złamać, to myślę, że to by było za duże obciążenie dla niego. Znaczy, to, taki to, twój trening na pewno, ale to tak trzeba wejść w ten, to trzeba, do tego trzeba wejść w ten rytm. Tak, takich tych biegania, tych maratonów tak dużo. To musi być coś, co jest dla ciebie naturalne. Jadę na smak maraton na Kabaty i biegnę maraton w sobotę, maraton w niedzielę. Z nastawieniem takim, że pierwszy maraton biegnę z moją Natalią, łamiemy czwórkę, drugi maraton sobie biegnę na 3:20. I wiesz, i jest plan, jest dobry trening, jest ładne bieganie. Mam takie nastawienie, tak biegam i dla mnie to jest naturalne. Ktoś wychodzi sobie w sobotę, robi jakiś tam trening interwałowy szybszy pod maraton, jakieś kilometrówki czy coś, w niedzielę ma długie wybieganie, 32 km na przykład. No bo to jest trening właściwy pod maraton, żeby złamać tą trójkę. Ja mam troszeczkę inne cele, wiesz, ja, trójka oczywiście, złamanie trójki, no to jest piękna sprawa, czyli upewnia mnie, że okej, jest, na ta noga się kręci, łydka fajnie, świetnie się czuje, jest okej, ale cele mam inne, żebym ja mógł zrealizować swoje cele, to ja muszę mieć tych maratonów o wiele więcej. Wiadomo, że nie będę biegał po 100 kilometrów codziennie, bo wtedy efektu by nie było z tego, ale niemniej jednak ten trening wytrzymałościowy no, musi być realizowany. Ale jeszcze dokończę jedną rzecz, bo pytałeś mnie, co więcej. Także są te jednostki szybsze. Ja biegam w tygodniu, staram się 6 razy biegać i robię wszystko. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że muszę robić wszystko, czyli u mnie jest taki tradycyjny, powiedzmy, trening maratoński, czyli są podbiegi, są interwały, są biegi z narastającą prędkością, są jednostki szybkościowe, także to nie jest tak, że ja tylko wychodzę i biegam sobie, nie wiem, w tym tempie swoim komfortowym, no to jest tam, nie wiem, no 5-0 powiedzmy, no zawsze chcę biegać po 5-0, wychodzę tutaj ze swoim kolegą jeszcze w starych dobrych czasach, kiedy było można wychodzić, wychodzimy, umawiamy się na 26 km po 5-0, a i tak nam średnia wyjdzie tam 4:45, nie, no ale ale tak jest, także trening jest urozmaicony. Dodając do tego siłownię, rower, jakieś tam inne rzeczy, baseny, plus to różnorodne bieganie, sumuje się to wszystko na, przynajmniej według mnie, na gotowość do podjęcia jakichś długich wyzwań biegowych. Mówiłeś o wietrze i nie, że nie lubisz go bardzo, a w tej Grecji chyba troszkę tego było, prawda? Oj, to najgorsza rzecz dla mnie jest. Nie wiem dlaczego, czy to chyba wynika to z tego, że ja zwracam uwagę na trening fizyczny i jak mówiłem, spędzam trochę tego czasu na siłowni. Niemniej jednak jestem wysokim gościem, bo te 1,83 m mam. Teraz jestem szczupłym też gościem, także no nie radzę sobie po prostu. Wiatr jest tą najgorszą rzeczą, która nie potrafię po prostu. Nie potrafię, nie wiem, czy powinienem się bardziej wzmocnić nogi, bardziej się pochylać, czy coś. Walczę, bo to nie jest tak, że zawsze odpuszczam, ale to jest najgorsza rzecz, której nie cierpię strasznie. Wolę, żeby były podbiegi, wolę, żeby deszcz padł, jeżeli już musiałbym wybierać. Może być już nawet słońce, jest z tych wszystkich plag, które mogą spotkać biegacze, może być już nawet słońce, jakoś będę tam dam radę, ale nie wiatr. Spoko, a powiedz, co jeszcze w tej Grecji było takiego najgorszego, poza warunkami atmosferycznymi? To znaczy, wiesz, no nie było tam nic, co by mnie zaskoczyło, bo ja już tam biegłem 4. raz na różnych dystansach, także znam to miejsce, znam organizatorów, wiem, znam ich wizję podejścia do biegu, także nic mnie tam nie zaskoczyło, oprócz tej pogody. Wiedziałem, że to jest czas greckiej zimy, także spodziewałem się, że tak może być, zresztą miałem tego próbkę rok wcześniej przy biegu na 1000 mil, wiedziałem, że będą deszcze, wiedziałem, że będą mocne wiatry, niemniej jednak nie wiedziałem, że podczas, tak jak mamy całą książkę, oczywiście Natalia analizowała wszystko mamy spisane, to wyszło nam ponad 30 dni z mocnym wiatrem i do tego jeszcze
powiedzmy połowa tego, to no, czy 10 dni, to było takich mocno deszczowych. Także, to niesamowite, to 3/4 biegu. Tak, dokładnie. I to takie kolejne pytanie, które często mi niektórzy zadają, o czym myślałeś i tak dalej, i tak dalej. No o czym mogłem myśleć, jak tam była ciągła walka z pogodą. Także no były fajne dni, były słoneczne, starałem się wtedy nagrać tą relację kilkuminutową dla was i wyglądało to, że fajnie, Paweł, kurde, słonko piękne tutaj, mówi do nas, żyje, biegnie, uśmiechaj się, jest okej. Ale to były te kilka minut, takie okienko pogodowe, które... Ale niekiedy nagrywałem też i wieczorem, i nagrywałem też w deszczu, żeby wam pokazać, że... No, że jest ogólnie, to jest strasznie tam, no kurczę, jest cały czas walka, no, a te piękne, piękne, słoneczne dni, które były, no to tylko, wiesz, bo tylko się rozkładać i łapać tą energię, wiesz, bo wiedziałeś, że jest dwa dni fajne, bo oczywiście serwisanci analizowali prognozy pogody, co kurczę, no, tak analizowali te pogody, że u nas się wszystko sprawdzało. Po prostu byliśmy może nieco do godziny, ale każde dni wiedzieliśmy, że jutro po południu już będą wichury, będzie deszcz, kurde, krew, śmierć, destruction. Także trzeba troszeczkę więcej podgonić te kurcze 5-8 kilometrów, bo później będzie straszna walka. No i to się wszystko sprawdzało. No. Słuchaj, tak było tak strasznie źle, to powiedz, miło w ogóle wspominasz ten bieg? Bardzo miło wspominam, dlatego że udało mi się zrealizować mój plan. Czyli ja wiedziałem, że to nie będzie miłe, łatwe i przyjemne, że trzeba będzie strasznie walczyć. I tak sobie, wiesz, tak sobie teraz myślę już po zakończeniu tego biegu, że jakby to było, pogoda była troszeczkę lepsza na przykład, to kurczę, to ja bym całkiem fajny wynik tam zrobił, bo były takie momenty, że wydawało mi się, że nie dotykamy nogami w ogóle tego betonu, tak mi się biegło fajnie, także kurczę, jakby było więcej takich momentów, czyli więcej tych pozytywnych dni słonecznych, to kurczę, by był nawet całkiem fajny wynik i cały czas sobie to wbijam do głowy, że mam straszny zapas jeszcze, jeżeli chodzi o tego typu biegi, że wiesz, te 100 parę kilometrów dziennie to jest fajnie. Limit minimalny organizatora na ukończenie to było 84 km na dobę trzeba było zrobić, żeby ukończyć. Jak wiesz, tylko 4 osoby ukończyły, reszta nie. Czyli te 84 km na dobę to jest mega wyczyn. Ja robiłem po 100 z grosikiem. Natomiast, żeby chyba przeatakować rekord świata, to trzeba około tam 100 kilkunastu kilometrów robić na dobę, 115, coś takiego. Pet Kostelnik w biegu przez Stany ustanowił rekord chyba 42 dni 30 minut, 42 dni 6 godzin, to średnia mu wychodziła coś ponad 70 mil, czyli właśnie tak... 100 kilkanaście kilometrów na dobę. No ja robiłem 100 z groszem w ciężkich warunkach. On też pewnie miał ciężkie warunki, może nie aż tyle, jeszcze wiesz, jestem w trakcie analizowania tej jego trasy i tego jego wyczynu, także ja cały czas sobie analizuję to, co zrobiliśmy, w jakich warunkach to zrobiliśmy i cały czas mam to przekonanie, że stać mnie na lepszy wynik w lepszych warunkach. Mega, mega mi to słyszeć. Myślę, że wszyscy się cieszą, bo to oznacza, że od ciebie jeszcze będzie bardzo wiele różnych emocji. No ja mam nadzieję, że sam sobie zgotuję, kurczę, fajne wyzwania i fajne emocje, fajne życie biegowe i fajnie, jak będę się mógł z wami tym dzielić. Słuchaj, a opowiedz, jak w Grecji sprawa wyglądała z innymi biegaczami. Czy poznałeś jakichś nowych biegaczy, których nie znałeś wcześniej i jak relacje w ogóle z nimi wyglądały? Fajnie było, dlatego że trochę żałuję, że nie zazębialiśmy się z dystansami, no może nie z dobówką czy z dwudobówką, bo oni bardzo szybko biegają tam niektórzy, to biegacze, którzy startowali na najwyższym poziomie światowym, że tak powiem, ale przegrali z tym podbiegiem 300-metrowym, bo wyniki były fajne do 12-15 godziny biegu. Niestety finalnie to chyba jedna osoba tylko 240 km przekroczyła albo nawet nie pamiętam. Także dobówka i dwudobówka to nie, bo to są, że tak powiem, sprinterzy, ultrasprinterzy.
Natomiast jakbyśmy mieli więcej przebywali z ludźmi, którzy tam biegną 3 doby czy 6-dobówkę, to by było fajnie. Niemniej jednak biegliśmy z ludźmi z tych mniejszych dystansów, tam, którzy biegli na 1000 mil, na 2000 kilometrów, także oprócz naszej grupy, która biegła ten główny dystans 5000 kilometrów, byli też zawodnicy z tych krótszych, długich dystansów. Także kilka osób nowych poznałem. Niemniej jednak większość znałem z światowych tras biegowych, także nie były mi to jakieś osoby nieznajome. Jednak zawsze, jak się spotykamy na tego typu biegach, to każdy się dzieli swoimi przygodami nowymi, biegowymi, bo wiesz, no, nikt nie spoczywa na laurach. Tam cały czas ktoś sobie stawia jakieś nowe cele, jakieś nowe wyzwania i wiesz, temu się uda, temu nie, ten popełni taki błąd, tego, no cały czas się dzielimy, wiesz, kurczę, tym doświadczeniem właśnie, bo mówi, słuchaj, no tutaj było tak, takie buty tak pięknie się sprawdzały w biegu na 1000 kilometrów, a zobacz, na 1000 mil już nie, no co jest, wiesz. I także no dużo, relacje były fajne, ogólnie były relacje fajne, oprócz jednego zawodnika, który uważam, że przegrał z dystansem, po prostu bieg go pokonał po prostu. O, tak, tak mogę powiedzieć, że... W jakim sensie, co się wydarzyło? No wiesz, to nie jest, żeby nie było, że ja podważam wyniki biegu czy coś innego. Oczywiście wyniki są niepodważalne, oficjalne, poszły w świat i koniec. Niemniej jednak uważam, że zwycięzca biegu na 5000 kilometrów, tak, pierwszy dotarł do linii mety, jednak jest według mnie jedynym przegranym tego całego biegu, bo styl, w jakim to zrobił, no powiem ci tak, że no nie o to chodzi w bieganiu. Nie o to chodzi w bieganiu. Czy to krótkim, czy to długim, wygrywać za wszelką cenę, po trupach, kłamać, oszukiwać innych, oszukiwać najbliższych, no to nie, no, tego byliśmy świadkami, my wszyscy, inni biegacze, członkowie drużyn innych, wiesz, mamy, no moja Natalia zachowywała cały czas trzeźwość umysłu i tam dotarła do paru dokumentów, jesteśmy na przykład w posiadaniu raportu medycznego z tego naszego biegu, okazało się, że lider aż 5-krotnie unikał wizyty u lekarza, bo bał się, że lekarz może go wycofać na 12 czy 24 godziny, czy nawet dłużej, ponieważ zbliżał się do limitu wagowego, który go dyskwalifikował, lub jak się później okazało, bo wyobraź sobie, że nawet usunął ze znajomych mnie, Natalię i innych zawodników, żebyśmy nie widzieli na Facebooku tego, co on publikuje, czyli tych swoich kontuzji, które jakby pokazał lekarzowi, no to lekarz kazałby mu po prostu zejść i podleczyć to, bo ten, a on nie stawiał się u lekarza, brał tonę prochów przeciwbólowych, które nie wiem, czy mu zlasowały głowę czy i rozum w ogóle i nie wiem, później zaczął oskarżać mnie, no bo ja byłem, wiesz, bezpośrednim jego zagrożeniem, bo jakby on zszedł na dobę, no to ja mógłbym go dogonić, przegonić i wiesz, była się wielka tragedia by się stała, jakby on nie wygrał. I zaczął oskarżać mnie, moich serwisantów o nie wiem, na przykład o to, że moi serwisanci biegają ze mną i mnie pisma kierują. Wiesz, niedziela 15, wzywa mnie organizator, że takie oskarżenie padło w mojej stronie, pod taki zarzut. No ja, wiesz, pytam się, ale kiedy, w którym momencie, jakieś dowody, no przecież wszyscy zawodnicy biegają, mówię, chodzicie tutaj, sędziujecie, patrz, ktoś widział mnie, że tak, no nie, no ale takie wpłynęło, no, ja, no i do, wiesz, no wszelkie te zarzuty zostały odrzucone, to były czyste pomówienia, organizator, no wiedział, co się dzieje, no wiedział, jak się zachowuje ten zawodnik, niemniej jednak, no miał też, że tak powiem, interes w tym, żeby jak największa ilość zawodników ukończyła ten bieg, bo chcę zorganizować za rok jako pierwszy na świecie bieg na 10 tysięcy kilometrów. I no i potrzeb... Też na pętli, tak? No też na pętli i potrzebował
finisherów tego biegu na 5000 km w tej formule, bo to też był bieg, który został rozegrywany jako pierwszy raz na świecie. Potrzebował finisherów, potrzebował potwierdzenia tego, że jest wszystko w porządku i że się da. Także no po prostu wiedział o tym, jak podchodzi lider do sprawy. Ja w ogóle jestem zdziwiony, że nie interweniował, że lekarz nie interweniował, widząc, że mając tą rozpiskę. Wiesz, patrz, ja ci tutaj patrz. Mam taką roboczą wersję, tutaj ci pokażę, zeskanowaną. Wiesz, kto ile razy był, jakie są wyniki nasze. Jeżeli chodzi o tętno, puls, wagę i tak dalej, to wszystko mamy. No i jasno z tego wynika, kiedy go nie było. Nie wiem, to było duże ryzyko. Ja jak miałem kontuzję, widziałeś, to widać, wszyscy widzieli, były relacje. Schodziłem na 2 doby, leczyłem, konsultowałem to z lekarzem. Dobra, wracaj, Paweł, ale najpierw pochódź, bo Achilles, ważna rzecz i tak dalej, stopniowość, wdrażaj się. On nie chodził, on po prostu nie chodził do lekarza. Biegał w dzień, się nie pokazywał organizatorowi, biegał po nocach, z garść prochów przeciwbólowych czy innych tam zastrzyków brał i nie wiem. Zwrócił się do mnie na przykład, Paweł, bo ty masz fajne ochraniacze przeciwdeszczowe na nogi, a ja mam tak rozwalone stopy, mięso na wierzchu, że mnie to piecze, mam już zakażenie i tak dalej, czy nie mógłbyś mi ten, moja Natalia mu z Polski przywiozła te ochraniacze tam, żeby chłopaczyna mógł biegać, żeby mógł się wykąpać, bo nie mógł się nawet wykąpać, bo woda mu się dostawała do stóp. A on, wiesz, 20 dni później poszedł i pomówienia i jakieś szkalowania mojej drużyny. No dlatego mówię, no było kilka takich sytuacji. Dostałem nagrodę za dżentelmeńskie zachowanie się na trasie, za zachowanie się fair play w stosunku do innych zawodników i w całości biegu. To świadczy o tym, że organizator widział, jak ja biegłem i jak się zachowuję, natomiast te jego pomówienia i to dlatego uważam, że tak, jest zwycięzcą, dotarł pierwszy na linię mety, niemniej jednak przegrał z biegiem, przegrał z dystansem, bieg go pokonał po prostu i nie o to chodzi w tym bieganiu. Ja jeżeli miałbym wygrać w takim stylu, to ja bym w ogóle nawet nie podchodził do takiego biegu, bo to uważałbym, że nie jestem przygotowany psychicznie w ogóle do takiej rywalizacji z samym sobą, już nie mówiąc z innymi czy z dystansem. No. Ale pozostali zawodnicy, no rewelacja. Pomagaliśmy sobie wspólnie, razem walczyliśmy, każdy miał jakieś tam swoje problemy, każdy miał jakieś kryzysy, widzieliśmy się, wiesz, jest coś takiego, każdy wychodzi rano po jakichś tam kilku godzinach biegu i wszyscy się witamy, wszyscy się przytulamy, życzymy sobie owocnego dnia, dobrego dnia i tak dalej. Wszyscy oprócz niego oczywiście. Także wiesz, no pozostali zawodnicy tak, jak najbardziej ta walka, było widać, że oni wiedzą, po co tam są. Wiedzą, że widać było, że są przygotowani, wiedzą, ile będą musieli dać siebie, jaka to będzie walka i każdy starał się mimo wszystko dzielić tym uśmiechem, dzielić dobrym słowem, dzielić się tą pozytywną energią. No oprócz niego oczywiście. No ale to mówię, to już zostawiamy ten przypadek. Pozostali tak, zawodnicy... Tak, no to wiesz, biegacze to jest przekrój różnych osobowości, tak jak w każdym, jak w życiu. Dlatego mówię, reszta zawodników jak najbardziej, no przyjaciele, wiesz. Super. A powiedz, czy jest w ogóle możliwe oszukanie na dystansie na takim biegu? Czyli, że powiedzenie komuś, że się przebiegło 5 okrążeń więcej na przykład. No nie, bo tam wiesz, to było, tam był... Każde okrążenie jest liczone. A, test i mieliśmy po 2 chipy, także wiesz, tak. To nie było tak, to są maty, które nas... Dlatego to jest bieg, że tak powiem, no atestowany, najdłuższy bieg na świecie, na trasie atestowanej. 2 maty, wiesz, także nie da się skrócić dystansu tej pętli, bo trzeba, wiesz, przebiec przez matę, która jest tam wyznaczona na końcu pętli, drugą przebiec, to w naszym przypadku na stadionie, mamy po 2 chipy w każdym bucie, żeby, wiesz, w razie awarii jednego, żeby drugi szczytywał, wszystko na bieżąco, widzimy, jak pracują nasze chipy, co okrążenie, wszystko, były 2 monitory, zrzut, także nie. Czyli tutaj przynajmniej Rumun nie oszukał. Nie, to wiesz, ja nie brałem, on ciężko walczył, on biegowo był bardzo dobrze przygotowany, walczył, dawał z siebie wszystko i tak dalej, tylko że no, wykraczał poza regulamin, no nie o to chodzi, no wiesz, walka walką, ale wiesz, no to nie tak, no nie w ten sposób.
A powiedz mi, bo widziałem, że mieliście chyba całkiem spoko warunki jako support, w sensie mieliście jakiś pokój osobny, ty mogłeś namiot sobie gdzieś z boku postawić. Chyba wcześniej tak nie było, co? Wcześniej tak nie było, bo nie wiedzieliśmy, na czym stoimy wcześniej przyjeżdżając, wiesz, nie znaliśmy tych warunków aż tak dobrze, nie znaliśmy aż tak dobrze organizatora, nie wiedzieliśmy, na co sobie możemy pozwolić. Tak jak w bieganiu, tak samo i tutaj. Czwarty raz jesteśmy w tym samym miejscu, czwarty raz startujemy pod, powiedzmy sobie, skrzydłami tego organizatora. Wiemy, jakie jest podejście jego, co możemy zrobić, czego się spodziewać, dlatego polecieliśmy tam 4 doby wcześniej. Chodziliśmy po tej hali, szukaliśmy w zakamarkach, w dziurach, wszędzie najlepszego miejsca dla nas, gdzie moglibyśmy rozbić naszą bazę. Braliśmy pod uwagę wszelkie rzeczy, czyli dostępność do start linii, do naszej bazy na stadionie, dostępność do toalet, do prysznicy, wielkość pomieszczenia, możliwość jego ogrzania, dostępność prądu, wszystko, wszystko, bo to był bieg na 5000 km z limitem 60 dni i nocy, żeby my żeśmy poprzeczkę sobie postawili wyżej, czyli chciałem ten bieg wraz z zespołem ukończyć w ciągu 50 dób, poniżej 50 dób. No udało się to, ale żeby to się udało, to musieliśmy naprawdę logistycznie mieć dograne wszystko na takim poziomie, żebyśmy nie musieli się martwić, wiesz, o te podstawowe rzeczy. Dlatego no, wiedzieliśmy, co nam może zaoferować organizator, czyli prawie nic, i wiedzieliśmy, ile pracy musimy włożyć w to, żeby tą bazę zorganizować w taki sposób, żebyśmy mogli walczyć. Ile osób łącznie supportowało cię na tym biegu? Z Polski mieliśmy support tak dograny, że zawsze była jedna osoba przy mnie, i ta osoba z zespołu zmieniała się co 8-10 dni, czyli przylatywał ktoś, był ze mną 10 dni, wracał do Polski, następna osoba już przylatywała i było kolejne 8 czy 10 dni. To jeżeli chodzi o ciągłość supportu właśnie z Polski. Natomiast tam na miejscu jeszcze mamy naszych przyjaciół i na przykład jak Arek i Agnieszka Popielowie dowiedzieli się, że biegnę, to później też praktycznie jedno z nich było cały czas przy mnie, czyli bardzo, no powiedzmy może nie cały czas, ale bardzo często wiele godzin spędzali albo jedno, albo drugie przy mnie, pomagając w supporcie, plus jeszcze kilka osób, które tam pojawiały się bardzo często z różnymi smakołykami, no i z takimi po prostu będąc, po prostu pomagali w pracy zespołu, czyli cały praktycznie jedna, dwie, nieraz 3 osoby było, także nawet i 6 osób było przez kilka godzin, które cały czas mnie tam dopingowały, no chciały jak najlepiej, po prostu odwracały uwagę od tej kiepskiej pogody, od bólu, to wszystko, wiesz, przekłada się, taka obecność osób, które się zna, osób bliskich, no pomaga w takim bieganiu, także, no. Także cały czas ktoś był przy mnie, zresztą no nie było mowy o innym kontekście tej pracy, no bo ci, którzy nie mieli supportu lub ten support był bardzo kiepski, niedoświadczony, no to nie kończyli po prostu biegu. Tutaj naprawdę praca całej drużyny w takim biegu jest bardzo ważna. Ja oczywiście, znając swój poziom sportowy, biegowy, poziom wytrenowania, oczywiście mogę powiedzieć, że dobra, idę na minimum, chcę ukończyć ten bieg w limicie określonym przez organizatora, czyli 60 dób. 84 km, wiesz, no to myślę, że ja to bym spokojnie, z uśmiechem na twarzy, wypoczęty, opalony skończył. Niemniej jednak, no wiesz, no chciałbym troszeczkę więcej coś pokazać, więcej coś sobie udowodnić i stąd ta poprzeczka podniesiona troszeczkę wyżej. A jakbyś mógł powiedzieć, jak wyglądał taki klasyczny dzień na biegu? O której godzinie wstawałeś, ile biegłeś, kiedy obiadek, kiedy masażyk? No powiedzmy, że nic nas nie zaskoczyło i spróbowaliśmy sobie zrobić tam takie 105-108 kilometrów, no to wstawałem 4:15, za 10:05 już jestem wyrzucony na trasę biegu, czyli wstaję 4:15, szybka toaleta, support pomaga mi się ubrać,
czyli wiesz, ubrania już wcześniej naszykowane, no to cała, wiesz, cała procedury są wypracowane. Ubrania już wcześniej naszykowane, support wychodzi, patrzy, czy prognoza pogody się sprawdza, taka jak była przed snem, czyli 4 godziny wcześniej, czy coś się zmieniło. Mamy przygotowane 2 komplety strojów, jeżeli jest wszystko ok, zakładamy tutaj, jem śniadanie, dostaję kawę w rękę i zostaję wypchnięty na trasę. Pierwsze 2 kilometry próbuję się wybudzić jakoś, no i później walka, później już jest walka. Doba nam się zamykała o 15, jednak jeszcze mam drugi odpoczynek, 1,5 godziny w ciągu dnia, czyli właśnie to było tak, żeśmy to dograli, że kończę po pierwszej, w zależności ile tam kilometrów brakuje do tej setki, czy ponad setki, uzyskuję ten wynik 105 i taki zakładany, jeżeli to jest pierwsza 15, to ok, jeżeli to jest pierwsza 45, to mam mniej czasu na odpoczynek, wszystko w zależności od warunków atmosferycznych też. Schodzę, szybki prysznic, szybki obiad, idę spać, bo po godzinie 3 już wychodzę na, rozpoczynam kolejną dobę, czyli ta przerwa popołudniowa była uzależniona od ilości, od kilometrażu, czy zmieściłem się w tych widełkach, czyli czy jest 101 km, 107 km, to ta przerwa była taka ruchoma. Jeżeli poszło mi lepiej, mam więcej kilometrów, więcej czasu na przykład zostało, to mam 45 minut snu, czy 55. Jeżeli muszę, bo warunki były bardzo źle, 101 km tylko zrobiłem i na przykład zostaje mi pół godziny na sen tylko. Prysznic plus prysznic, obiad i rozebranie się, ubranie się, wtarcie maści i tak dalej, no to w sumie to 1,5 godziny zajmowało. O 15 zostałem znowu wypchnięty na trasę i zaczynam nową dobę, nowe kilometry. I na przykład do obiadu do godziny tam 20, do kolacji, przepraszam, do godziny 20. Oczywiście w międzyczasie cały czas coś tam podjadam, coś jem, coś piję. Jednak te posiłki były tak co 3 godziny średnio, co 3-4 godziny. Jadłem jakiś taki treściwszy posiłek gorący. I wiesz, i też musieliśmy wiedzieć, co to za jaki dzień tygodnia jest, czy jest lekarz na przykład, bo musieliśmy przyjąć, że dobra, lekarz jest o 20, czyli czekał na swoją kolej, to znaczy jestem na trasie, ale lekarz mnie wezwie, znowuż pół godziny tracę na konsultacje lekarskie, na badania i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, wiesz... Serwis miał tak poukładane to wszystko, czyli te moje posiłki, te wyjścia, każde tam, wiesz, coś mi bolało, na masaż to tutaj, dobra, to tutaj 20 minut, tutaj zmieniamy buty, bo tutaj pada, tutaj wiatr, tu się coś rozpruło, popruło, tutaj mnie coś uciska, trzeba zmienić buty, trzeba bardziej nasmarować, tutaj wkładki, tu podpiętki, tutaj to, siam, to tego. To wszystko serwis miał tak poukładane, żebym ja mógł te 100 kilometrów zakładane na dobę zakładane wybiegać, czyli, ale takimi główny, jak pytasz się o rozkład dnia, to było tak, że w nocy schodziłem około, też w zależności ile nabiegałem kilometrów, czyli około godziny 12:30, pierwszej, w zależności właśnie, taka rucha ma pomiędzy, powiedzmy, północą a pierwszą, schodziłem, później prysznic, masaż, maści, spanie, po pierwszej się kładłem, po 4:15 wstawałem, czyli takie 3 godziny snu, żeby było, i później w ciągu dnia jeszcze pół godziny, godzinę snu też, no w zależności też kilometrażowo i od pogody, ile tam, wiesz, udało się wygospodarować. No. Dużo czasu też właśnie schodziło nam na takie czynności, wiesz, jak deszcz bardzo padał, to nieraz było, no trasa, niby pętla kilometrowa, ale powiem ci, że pogoda przy hali, jak wychodziłem, mogła być zupełnie różna, a 500 metrów dalej, wychodziliśmy tam pod górkę, mogło być zupełnie, tutaj mogło być słonko i spokojnie i wiesz, koszulka na ramionczka, a tam był tak strasznie duży wiatr, że trzeba było wiatrówkę, kurtkę zakładać, bafa naciągać, bo nic, wiesz, nic nie słyszałeś, aż cię uszy bolały od tego szumu, od tego wszystkiego, także to ja uważam, że to było najgorsze miejsce, w jakim można było zorganizować ten bieg na 5000 kilometrów na świecie. Tak, chyba miałem nieraz takie wrażenie, że organizatorzy szukali, gdzie by tutaj można nas, wiesz, kurczę, upodlić, zniszczyć i wiesz, żebyśmy się, wiesz. A co ty myślisz o tym Nowym Jorku, tam gdzie z kolei jest upał duży? Co myślisz o tamtej trasie? Tam z kolei tak, bardzo duży upał i wilgotność też, dosyć często pada deszcz.
przy dużej temperaturze, tam też są skrajne warunki, też, no też nie jest łatwo, to też nie jest łatwo. Ja nie wiem, to wszędzie te trasy no nie są optymalne do takiego biegu. No, wiadomo, że to jest tak duża rozpiętość czasowa takiego biegu, że na pewno są różne warunki i będą różne warunki pogodowe. Jednak ja byłem w Nowym Jorku na biegu 10-dobowym i tam przez połowę czasu mieliśmy wiatry i deszcze, duże opady, także to już był taki mały zalążek tego, co się może dziać przez dwa miesiące, 60 dni czy tam 50 dni, przez te 10 tylko tam. Także no, ja wiem, że są biegi, że kiedyś trafi się taki bieg, że warunki będą bardzo fajne i wtedy będzie można nabiegać jakiś bardzo fajny, wartościowo sportowy wynik. Jak na razie to natrafiałem w tych swoich długich biegach jednak na takie warunki, gdzie dominowała walka, bo i w biegu 10-dobowym w Nowym Jorku, jak mówiłem, przez 5 dni no były wielkie opady, wielkie wiatry, też była niesamowita walka. W biegu na 1000 mil w Grecji rok wcześniej miałem podobne warunki jak teraz w biegu na 5000 km, no czyli ciężkie, czyli też te deszcze i wiatry. No niestety nie trafiłem jeszcze na jakąś taką bardzo sprzyjającą pogodę dla siebie. No, wiadomo, że wszyscy mówią, no ale pogoda jest wszystka, pogoda jest taka sama dla wszystkich zawodników. No okej, okay, ale jak mówię, no nie wszyscy lubią deszcz, nie wszyscy lubią słońce czy wiatr. No, dla mnie akurat te warunki były mało komfortowe, na które trafiałem do tej pory. A powiedz jeszcze, ile kalorii przyjmowałeś dziennie? Oj, nie wiem, tak dokładnie, ale dużo. 7-8 tysięcy chyba? Jakoś tak było z wyliczeń. Tak się chciałem dopytać, jeszcze wrócić na chwilę do tego tematu supportowego. No to byłem ciekaw. Nie mieliśmy tego, wiesz, wyważonego tak dokładnie wszystkiego, gdyż no ja nie trzymam żadnych diet na co dzień i raczej polegamy na naszym doświadczeniu biegowym też. Mamy, wiadomo, podzielone suplementacje, ciepłe posiłki, to co lubię, to co się sprawdza w moim organizmie, to co mnie napędza, co daje mi energię. Wiemy, to już mamy mniej więcej opracowane doświadczenie, prawda? Niemniej jednak nikt nie stoi tam z wagą i wiesz, nie, dokładnie tego nie wylicza, no bo to wiesz, to trzeba byłoby mieć 4-5 ludzi w drużynie i która jedna osoba by się musiała zajmować tylko i wyłącznie żywieniem i no wiesz, a przede wszystkim trzeba było to przećwiczyć przez lata, żeby dojść do takiego poziomu, żeby to miało sens po prostu. Ale nie miałeś problemów z wagą? Nie miałem, aczkolwiek no dyskomfort był dosyć duży, no bo staraliśmy się, co potwierdza raport, trzymać tą bezpieczną granicę, czyli 3-4 kilogramów powyżej limitu. A żeby to utrzymać taką, to musiałem jeść dodatkowo jakieś 2 posiłki dziennie więcej. Nie były to oczywiście, wiesz, obiady takie pełne, wiesz, jak je zamawiamy i tak dalej, ale tak na co dzień, gdzieś w restauracji, niemniej jednak no czułem się troszeczkę, no 3-4 kilogramy ponad ten limit, jakbym miał kilogram, półtora, to by było fajnie, to bym się czuł lepiej. Natomiast 4 kilogramy, 4,5 było tak nieraz, że był duży wiatr, była kiepska pogoda, nabiegałem tylko 101 kilometrów, a jadłem tak, wiesz, normalnie i po prostu czułem, że ta waga jest troszeczkę większa, zresztą co później, wiesz, 76 z hakiem, 76,5 jak ważyłem, a mogłem 72 ważyć, czyli 4,5 kg więcej, no to już tak, wiesz, no 4,5 kg, wiesz, no to jest dużo, dlatego nie dziwię się, że inni zawodnicy, jak tam już schodzili do granic swoich możliwości, balansowali na tej granicy, to były takie wypadki właśnie zawodnika z numerem 1, gdzie bał się, że go zdejmie lekarz podczas jednej z nielicznych wizyt swoich i wypijał przy nas 2 litry wody i jedno piwo, no, żeby
wiesz, ponad 2 kilo się dociążyć tak szybciutko. Dobre metody. No, każdy wiesz, no ale wiesz, mnie nie przyszło do głowy, żeby pójść do organizatora i powiedzieć, kurczę, no słuchaj, zdyskwalifikujcie go, bo on tutaj 3 litry wypija wody z wiadra, żeby się dociążyć, nie? No, kurczę, niech robi co chce, no skoro uważa, że to jest dobre, opracował taką... Tak, opracował taką technikę ze swoim supportem i to się sprawdza u niego, to niech pije jak konie, ale to jest jego sprawa, no kurczę, ja nie wiem, nie znam się, a tym bardziej no chodzić i podpierdzielać zawodnika, nie, to jest jakieś nie ten, nie o to chodzi. Opowiedz Paweł trochę, bo miałeś 2 takie poważniejsze kontuzje podczas tego biegu, pierwsza była gdzieś na początku. Tak, pierwsza doba związana już. Z cystą pod kolanem, a potem Achilles. Opowiedz trochę, jak walczyłeś z tym. No, ta pierwsza cysta Beckera to jest troszeczkę torbiel, troszeczkę nas zaskoczyła, bo raz, że kilometraż był mały, czyli tam 148 kilometrów tylko pierwszej doby, gdzie wystartowaliśmy na świeżości i nie było jakieś szaleńcze tempo, były te nasze przerwy zachowane, strategia była realizowana. Jednak ten lewo skręt nas dobił, nie tylko nas, ale i wszyscy zawodnicy mieli problem ze stawem skokowym lewej nogi, stawem kolanowym lewej nogi. I ten lewo skręt, te 90 i więcej stopniowe zakręty, no, położyły nam nogi po prostu. No, u mnie się to objawiło się tą cystą. Wiesz, nie miałam żadnych bólów w kolanie, nie czułem, że coś się dzieje, jakiegoś tego i nagle bach, pojawił się ten ból właśnie tutaj w okolicy z tyłu kolana, właśnie tam, gdzie jest ta cysta, występuje. Później ona już była na tyle duża, że w którejś tam, nie wiem, trzeciej czy czwartej doby już miałem problemy ze zginaniem nawet w pełni nogi. No bo wiesz, ta cysta już była wielkości takiej pomarańczki fajnej, ale cały czas, wiesz, realizowaliśmy plan, cały czas pozostawałem na trasie, cały czas walczyłem o te kilometry, natomiast moja drużyna walczyła o to, żeby pozbyć się tej cysty, żeby ból był jak najmniejszy, żeby można było ten bieg dalej kontynuować. Oczywiście był lekarz, widział to też. Akurat miałem to szczęście, że jak byłem u lekarza, to ta cysta była mniejsza. Powiedziałem, że no jest delikatnie, ale więcej chodzę, tam, wiesz, oszczędzam się, tutaj działamy tego. No, lekarz przyjął to wyjaśnienie za wystarczające, uznał, że to nie jest jakaś poważna kontuzja na tyle, żeby mi dawać jakiegoś bana tam na kilka godzin, żeby się tym zajął, że mogę pozostawać na trasie, jednocześnie to lecząc. No udało się to opanować, czyli tam maści, lód, opaski i tak dalej. No przyniosło to efekt, że po kilku dobach po prostu ta cysta wchłonęła się chyba, rozeszła się, no nie wiem jak to było rozmasowane, po prostu zniknęła i ta ruchomość nogi lewej już nie była taka jak na początku, niemniej jednak, no wiesz, te 100 parę kilometrów można było robić bez bólu. Bez bólu, także wiesz, no to, że ona tam, wiesz, centymetr tam tej ruchomości było mniej przy wyprostowaniu w kolanie, no to nie rzutowało to na wiesz, na to, żeby na bieg. Nie, to jest w ogóle niezwykłe, że w ogóle jeszcze przy takiej kontuzji jesteś w stanie utrzymać taki dzienny kilometraż, to jest po prostu... No wiesz, no ból nie był na tyle duży, żeby nie móc biec. Cały czas moja drużyna działała, żeby się tego pozbyć, żeby mi ulżyć, także no wiesz, no oni walczyli, stawali na głowie, próbowali różnych rzeczy, tych, które wiedzieliśmy, że mogą dać jakąś tam ulgę i jakiś efekt, także no walczyliśmy, no to jest element tego typu biegu, no bo to nie jest tak jak kilku panów tutaj sugerowało, że Boże, jedyny cysta Beckera, to trzeba od razu nakuwać, ściągać płyn, brać sterydy, pół roku leżeć i koniec. No to nie w moich biegach, które w mojej dyscyplinie sportu, to nie odbywa się w ten sposób, no. Właśnie, ta, ale wiesz, że to jest niesamowite, jakby to nie jest takie super normalne, wiesz? No nie wiem, no w mojej dyscyplinie sportu to jest normalne.
To jest normalne, no jejku, no jak widzisz, no była kontuzja, wyleczona, nie ma i biegnie się dalej, no to nie jest tak, no że Boże jedyny, bo cię boli kolano i jejku, od razu ortopeda, rehabilitacja, pół roku zwolnienia i ten, nie no, w mojej dyscyplinie sportu się biegnie dalej, walczy się o dystans, no goni się tą metę i, no tak. I jest wiara głęboka w to, że to... No jest kontuzja, jest uraz, ale jest wiara głęboka w to, że to się da wyleczyć i nie będzie jakiejś trwałej kontuzji i uszczerbku. No w to trzeba wierzyć. No nie każda kontuzja, a wręcz no ja znam niewielu biegaczy, no pewnie są, tylko nawet teraz sobie nie przypomnę, że ktoś, kto doznał jakiejś kontuzji, nagle przestał biegać i koniec jego kariery jest. No nie znam takich ludzi. Mają mniejsze lub większe kontuzje, jakieś urazy, leczą je i wracają do biegania. Tylko że po dłuższym okresie czasu. No, ja nie mam powodu myśleć, że moje urazy nagle położą mnie zdrowotnie, wiesz, na amen. No, nie wiem, biegam już tam jakiś okres czasu, poznaję swój organizm, wiem mniej więcej, staram się, co będzie później na kolejnym przykładzie właśnie urazu z Achillesem, o tym powiem, że umiem już troszeczkę odróżnić, kiedy ten uraz jest bardzo poważny, kiedy ten ból już jest naprawdę wielkim bólem no nie wiem, no leczymy, biegniemy dalej. No teraz kolejne, przechodzimy tak do kolejnego tego urazu, który miał tam chyba 23 doba, to już było 22 czy 23, to już musiałem przerwać. To było tak, że nagle poczułem mocne ukłucie w Achillesie. Tylko że tak jak już mówiłem wcześniej, że nie tak tuż nad piętą, czyli jakieś 4 cm, tylko troszeczkę wyżej, jak się zaczyna już mięsień brzuchaty, łydki, troszeczkę tak 10 cm od pięty, powiedzmy, w górę. Mocne ukłucia w Achillesie. Oczywiście powiedziałem swojej drużynie, co się dzieje, jakie mam, co się dzieje z moją nogą, no i od razu zaczęliśmy działać. Rozmasowywania, maści, lód, jakieś tejpy i tak dalej, próbowaliśmy działać, no kurczę, nie było tego efektu, a ból był coraz większy. No i no ale cały czas działaliśmy, tak jak w poprzedniej pierwszej kontuzji. I bodajże na początku trzeciej doby, czyli zacząłem tą dobę o godzinie 15, a o 21, przenosząc ciężar ciała na lewą nogę, upadłem. Po prostu nie miałem oparcia w nodze. Odebrało siły mojej nodze, w ogóle nie czułem, nie, przestała działać, na krótki okres czasu przestała działać, upadłem. Oczywiście, bo mieliśmy wszyscy telefony przy sobie na tej krótkiej pętli, no bo niektórzy słuchali muzykę, niektórzy tam ładowali powerbankami, rozmawiali ze swoimi najbliższymi, no każdy miał jakiś sposób, wiesz, na walkę z głową, z dystansem. Wyciągnąłem telefon, zadzwoniłem do swojej serwisantki, wtedy chyba to była Monika, nie, szybko przybiegła ze zbrażaczem i tak dalej, ale to, wiesz, no nie było to, już powiedziałem, powoli już dotarło do mnie do głowy, że jednak ten uraz jest na tyle poważny i te wszystkie rzeczy, które robiliśmy, nie przyniosły skutku, że dotarło do mojej głowy, że jednak przerwa tutaj będzie niezbędna, żeby to podleczyć. Nie wiedziałem tylko, jak długa to będzie przerwa i jak w końcu się dowlokłem tam do naszej bazy, usiadłem, zdjąłem buta, zdjąłem skarpetę, zobaczyłem, że płyn cały wylał się tam na okolice kostek i tak dalej. No to wiedziałem, łzy mi po prostu poleciały z oczu, wiedziałem, że to już nie będzie tak, że ja będę walczył o każdy kilometr a serwis będzie leczył moją kontuzję. Wiedziałem, że będę musiał po prostu zejść z trasy i podjąć takie leczenie stacjonarne, bez poruszania się. Oczywiście serwis od razu poszedł, poinformował o tym organizatora, że mam kontuzję. Lekarz miał być dopiero za 2-3 doby, chyba jakoś tak. Także podjęliśmy decyzję, poinformowany został, że organizator, że nie będziemy tutaj ściągać lekarza, specjalnie będzie następna wizyta, że schodzimy z trasy, leczymy ten uraz i będziemy starać się jak najszybciej wrócić na trasę. No i po dwóch dobach nieobecności, trzeciej była wizyta lekarska,
omówiłem z lekarzem to, co mnie spotkało. Oczywiście tą opuchliznę już żeśmy sobie poradzili, z tym bólem przez 2 doby nie chodziłem, też maści, rozmasowywania, okłady, buty z wysokim dropem plus jeszcze podpiętki były, tak żeby po prostu ta ruchomość Achillesa była jak najmniejsza. No i uzgodniłem z lekarzem, że wychodzę na trasę i próbuję chodzić najpierw. No i 3 doby udało mi się wychodzić bez bólu 33 km. No, dystans tutaj nie miał znaczenia, natomiast znaczenie było bardzo duże to, że nie było bólu. 4 doby już zaczynałem na pętli podbiegać po 100-200 metrów i udało mi się już pokonać minimum organizatora, czyli te 84 km. No a kolejnej doby, no to już było tam 109, 115 chyba kilometrów, już zaczynałem odrabiać, no bo wiesz, jak nie było mnie 2 doby, tam jedna doba była 30 km, druga 33, później 80, to wiesz, cały czas poniżej setki, czyli poniżej tego naszego minimum, które zakładaliśmy, no musiałem już nie 100 km na dobę, tylko musiałem robić już tam, wiesz, 105, 108, żeby po prostu stopniowo, nie od razu, nie dużo, oczywiście mogłem, skracamy, wiesz, przerwę nocną z 3 do 2 godzin w dzień, tam 15 minut tylko nogi do góry, wiesz, ochlapać twarz i walczymy o kilometry, tyle że podejrzewam, że mógłbym się wykończyć, no bo wiesz, to była dopiero 24 doba biegu, czyli nawet do połowy nie doszliśmy naszego zmagania, a biorąc pod uwagę, że już była ta cysta, już była wysypka, teraz ten Achilles doszedł do siebie, ale wiesz, no doszedł. My mamy cały czas tą świadomość, że to są kontuzje i urazy, które są podleczone na tyle, żeby można realizować strategię, natomiast nie są to urazy wyleczone w pełni. Z tyłu głowy cały czas miałem, że może to wrócić. Szczególnie, że cały czas to były zakręty. Zmieniliśmy już technikę biegu, w sensie, że biegałem tylko po prostych, wszystkie zakręty szedłem, żeby ten staw skokowy nie odciążać, ten Achilles, żeby był odciążony. Także działaliśmy na różnych płaszczyznach, żeby po prostu dać organizmowi możliwość realizowania strategii, nie obciążając go w tych miejscach, gdzie były te urazy. To wszystko, wiesz, to wszystko było analizowane, wiesz, to decyzje nie były tak pochopnie podejmowane. No, sprawdzało się, no, po prostu sobie sprawdzało się na tyle, że wiesz, że już później do końca nie miałem problemu z tym Achillesem w ogóle. Straty zostały odrobione, wiesz, można było się tylko cieszyć, tylko, jak ja mówię, można było tylko skupić się na walce z wiatrem i z deszczem. A powiedz, jak teraz, jak się czujesz teraz w ogóle, w związku z tymi kontuzjami, bo mówiłeś, że je można tylko zaleczyć. No więc... tak, tak, jak wiesz, już ostatnie tam powiedzmy 10 dni biegu było na tyle komfortowe, że wiedziałem, że damy radę, bo już nawet jeżeli bym już w pewnym momencie serwis tak optymistycznie podchodził tam do sprawy, że wiesz, nawet jakbym tam zszedł do 90 km czy coś takiego, to i tak bym 90 paru, to już nie musiałem po 100 parę, mogłem 90 parę, to i tak byśmy złamali te 50 dni. Także, a czułem się dobrze. Czułem się dobrze, nie dopuszczałem do głowy, że może być tam jakaś awaria, czy to fizyczna, czy tam, wiesz, jakaś inna. Także wiedziałem, po prostu czułem podświadomie, że dam radę. Na spokojnie, w pełnym luzie fizycznym i psychicznym ukończyłem ten bieg. Później zostaliśmy jeszcze kilka dni w Grecji, żeby dojść do, wiesz, jako takiej sprawności. Po powrocie praktycznie przez 2 tygodnie chodziłem do Medicare'u, tam chłopaki próbowali doprowadzić mnie do jakiejś tam użyteczności. To znaczy, no wiesz, ja się czułem dobrze, nie miałem żadnej kontuzji, urazu, niemniej jednak, co mi doskwierało? Doskwierało mi to senność. Czyli maksymalnie 2 godziny mogłem tylko pochodzić, nogi się stawały jak z waty, a później, wiesz, nogi jak z waty i później ciężkie strasznie, no i gdziekolwiek usiadłem, to automatycznie przysypiałem. No bo to wiesz, no, 3 godziny w ciągu nocy przez prawie 2 miesiące,
to niedobór snu dla organizmu był przeogromny. I jeszcze teraz jestem na takim etapie, że kładę się dopiero około 1 w nocy, żeby móc przespać całą noc, bo jak kładę się wcześniej około 23, to o tej 4 się i tak wybudzam przed 4, także jeszcze kładę się późno, żeby móc przespać ciągiem te 7 na przykład godzin. W poprzednim tygodniu jeździłem już trochę na rowerze, w tym tygodniu próbowałem troszeczkę biegać, jednak ogólnie wszystko jest ok, tylko czuję duży dyskomfort właśnie w miejscu, gdzie miałem tą torbię, czyli ten uraz, który miałem, pierwsza kontuzja. Jeżeli chodzi o Achilles i staw skokowy, jest wszystko ok, nie czuję żadnego tam dyskomfortu, natomiast biegnąc sobie taką luźną piątkę, raz, drugi, trzeci, po prostu czuję, że zarówno pod kolanem troszeczkę i właśnie tą torbię z tyłu, która była, czuję dosyć duży dyskomfort w poruszaniu się. No i jeszcze nogi są słabe, no bo przy biegnięciu 5 kilometrów po prostu moc zanika jeszcze. Także myślę, że potrzeba jeszcze troszeczkę czasu, żebym się odbudował fizycznie, czyli no przydałby się ten basen, przydałby się siłownia, nie tam wiesz, ta namiastka ćwiczeń, które można robić w domu, to jest wiesz, to jest tylko namiastka, no ja bardziej wiesz, nawet po biegu na 1000 mil rok temu, no bardziej się skupiałem właśnie na basenie, na siłowni i na ćwiczeniach takich wiesz, wzmacniających ogólnie organizm. No w tej chwili nie mogę tego robić. Co mogę robić w domu, tam jakieś delikatne rzeczy to robię. Z wyjściem na dwór też jest sytuacja, jaka jest, czyli godzina dziennie gdzieś wychodzę troszeczkę właśnie na ten rowerek, czy zrobić jakąś piątkę, jednak cały czas jestem jeszcze bardzo słaby fizycznie. I no, taka bezczynność, no wiesz, ja mam cały czas, prowadzę tryb życia bardzo bardzo żywy, ja pracuję fizycznie, czyli zmianowo, czyli swój trening albo robię wcześniej rano, albo po powrocie z pracy, także wiesz, jest trening, później praca, cały czas jestem w ruchu i to jest dla mnie taka dobra forma, powiem egzystencji dobowej. To, co teraz się dzieje, to, że musimy pozostać w domu i tak dalej, no nie sprzyja ani wiesz, odpoczynkowi fizycznemu, ani psychicznemu po takim biegu. No, staram się robić, co mogę, niemniej jednak wiem, że to jest troszeczkę mało. No. Także kończy mi się teraz zwolnienie lekarskie. W poniedziałek jestem umówiony na wizytę u lekarza i chyba jeszcze będę miał przedłużone to zwolnienie, no bo nie czuję się na 8 godzin pracy fizycznej, wiesz, jeszcze nie dałbym rady po prostu. No zwłaszcza to, co mi mówiłeś, że będziesz pracował z grupą innych osób. No tak, tak? Bo no to jest też taki jest absurd, aspekt. No nie wiem, no ale to no o tym ja na przykład nie słyszę, żeby ktoś to rozważał taką sytuację. No tak, no bo to tam, gdzie ja pracuję, w tej strefie ekonomicznej, oprócz mojej firmy jest jeszcze mnóstwo innych firm, gdzie pracuje na zmianie po 100 kilkadziesiąt osób, i można, ja to nie rozumiem. Tutaj ograniczamy wyjścia do sklepu po kilka osób, w autobusie tam co drugie miejsce i tak dalej, a zezwalamy, żeby ludzie chodzili, pracowali w grupie po 300, no to nie wiem o co tu chodzi, wiesz, no. Tak, ale, no to wiesz, każdy się stara, każdy ma jakieś pomysły na to i bardzo dobrze i musimy respektować zarządzanie i tak dalej, ale nie wszystkie te działania są kompatybilne i współgrają ze sobą, tak, takie mam wrażenie, no ale no nie mnie o tym decydować. No. Absolutnie. Tak, nie mieszajmy się tu w politykę. Tak, dokładnie. No mamy jej na co dzień za dużo, prawda? Są od tego ludzie, wybieraliśmy, tak. Albo i nie, niech się tym zajmują. No, my jesteśmy od rozmowy i od biegania. Dokładnie, my sobie spokojnie tutaj akurat... To jest strefa wolna od wirusa, ten podcast. Tak. Słuchaj, Paweł, dobrze. Opowiadałeś mi, że twój najbliższy start to będzie podwójny Spartathlon w listopadzie, razem z Łukaszem Saganem też będziecie startować. W sensie nie w parze, tylko... O, to by było fajnie, to by było fajnie, jakbym zaraz za Łukaszem wpadł na metę, to by było złożenie. Ale nie na tym się skupiam, dla mnie i dla mojego zespołu to będzie kolejne doświadczenie zgoła inne niż biegi po pętli.
jak można powiedzieć, że jesteśmy w miarę dobrym, zgranym zespołem, jeżeli chodzi o strategię, o funkcjonowanie właśnie na pętlach w biegach bardzo długich, to w biegach z punktu A do P nie mamy praktycznie żadnego doświadczenia. A taki bieg kilkugodzinny, kilkunastogodzinny typu podkarpacki, który mamy tam, który mam z Natalią na swoim koncie, już kilkukrotnie biegłem, no bo Natalia mnie wyciąga na te biegi górskie, jakieś tam Iron Runy, czy tam inne jakieś tam maratony górskie, żeby sobie pobiegać tam w Krynicy jakąś setkę, czy coś, nie wiem, tak patrzę w kalendarz, no mamy jakieś tam właśnie takie górskie biegi. W ubiegłym roku mieliśmy i w tym roku mieliśmy zaplanowane. Za którymi nie przepadasz, bo ci kostki się kręcą. No wiesz, nie przepadam za biegami górskimi, dlatego że no nie mogę porywalizować z chłopakami, wiesz, no jest tak, że kurczę, jak już ten bieg jest tak, ma te kilkadziesiąt kilometrów, no człowiek by tam, wiesz, stanął tak na tym starcie i heja, lecimy i wiesz, ten, ale co ja mogę heja, jak ja, wiesz, krzywo stanę, już mam skręcony staw skokowy, to sobie mogę tylko pomarzyć. Natomiast no tak. Biegnąc z Natalią, jak ja widzę, że ona daje z siebie wszystko, czyli na swoim poziomie biega i biegnie i walczy, ja mogę jej towarzyszyć, to dla mnie też jest mega fajny trening, no bo góry dają, wchodzi to jednak w nogi, kurczę, wiesz, te podejścia, to wszystko, te płaszczyzny różne biegu, ja to bardzo podziwiam górali, kurczę, oni to są mega mocnymi facetami, kurde, i dziewczynami oczywiście też. Naprawdę ta ich moc i kurczę to, że i to zbieganie, kurczę, jak oni się nie boją, no strasznie ich podziwiam, naprawdę, naprawdę. A ja z siebie to wyciągam dla siebie właśnie, to dla mnie to jest mocny trening po prostu przed moimi biegami, wiesz, czy to po pętlach, czy z punktu A do B. Dlatego wracając do tego właśnie podwójnego spartatlonu, to będzie takie wyjście moje i mojej drużyny na ulicę, jak ja to nazywam, no i zobaczenie, jak będziemy się sprawdzać mobilnie, że tak powiem, w walce. Nie do końca dystans mi odpowiada, no bo taki 500 kilometrów to jest chyba najcięższy dystans, jaki może być, bo to już nie wiadomo, jak to biegać, do tego się nie da pobiec, wiesz, nie odpoczywając. Ani szybko, ani wolno. Tak, nie da się, trzeba się przespać, tylko kurczę, wiesz, no, ja nie mam doświadczenia, nie wiem, czy to, wiesz, czy będę musiał kilka razy po pół godziny spać, czy na przykład, nie wiem, trzy razy po dwie godziny, nie wiem, nie mam pojęcia zupełnie, jak do tego podejdziemy, dlatego dystans jest mi zupełnie taki nieznany. Nie wiem, jak to strategicznie rozegramy. Pewnie to będzie przypadek i będziemy się dużo uczyli. Bardziej będziemy się skupiali na tym, jak będziemy funkcjonowali w przestrzeni, czyli jak będziemy sobie rodzili z oznakowaniem trasy, wiesz, z zegarkiem, z trackiem, jak będziemy rozwiązywali sprawy żywnościowe, odżywiania w trasie, gotowanie, butle, to, tamto. No mnóstwo różnych aspektów będzie takich, które będziemy dopiero pierwszy raz robili, dlatego no, będzie to dla nas duże doświadczenie, bo no bo wiesz, no taki podwójny spartaton to jest taki mały krok do tego, co chcielibyśmy robić w przyszłości, czyli no, biegać te jednak biegi na dystansach kilku tysięcy kilometrów. A to jeszcze zanim wrócimy do twoich planów, to powiedz, czy się nie obawiasz jednak podbiegów na tym Filipidesie? No wiesz... Tam troszkę tego jest. Ale ja trenuję podbiegi. może nie aż takie, ale no nikt nie trenuje, wiesz, szczególnie w Warszawie, wiesz. No, na pewno taki zawodnik o takim doświadczeniu jak Łukasz ma o wiele lepiej niż ja. Z tego względu, że raz, bieg Spartę, dwukrotnie już był jak bieg tego Filipidesa, jest bardzo dobrym góralem. Także wiesz, no, on strachu w oczach nie ma w ogóle. Także, a ja nie mam strachu w oczach też w ogóle, bo nie wiem, co mnie tam spotka. Pewnie, nie widzę przeszkód, to biegnę. Tak, pewnie, no jak mówiłem, wszystko okaże się tak, w faniu. No. Będę, wiesz, ambitnie będę podchodził do tego wyzwania, ale wiesz, no jak to będzie, jak to się wszystko ułoży, no nie wiem, nie mam pojęcia. Wcześniej jeszcze tam, wcześniej jakieś mniejsze biegi, pomniejsze, tam jakaś Dobówka gdzieś na jakieś Mistrzostwa Czech może się pojedzie, powalczy, ale to takie, wiesz, zwykłe treningowe starty przed tym takim najważniejszym sprawdzianem właśnie podwójnym Filipidesem w tym roku.
Ja mam nadzieję, że też to kolano cię odpuści wkrótce, co nie? Aj, no to jest tak, wiesz, to nie jest tak, że to jest jakiś straszny ból, który nie pozwala mi biegać. Jeżeli bym chciał, to bym wyszedł i bym biegał, tylko że no po prostu czuję dyskomfort, a chciałbym, mając na uwadze to, że będę chciał biegać długo i jeszcze więcej, także no chciałbym po prostu podleczyć wszystko tak fest, po prostu być, że tak powiem, fair w stosunku do swojego organizmu. No, oczekuję od niego bardzo dużo, no i staram się od niego dbać. No, wiesz, to musi być tak, jak ja mówię, no i skoro rozmawiamy i współpracujemy ze swoim organizmem, no to wiesz, on daje z siebie wszystko, no to my dajemy wszystko dla niego, także no coś za coś, tak. Bo później nie wiesz, później powiesz sobie, będziesz walczył w głowie z dystansem i będziesz oczekiwał od organizmu, że stanie na najwyższym swoim poziomie, a on ci powie, że no słuchaj facet, no olałeś mnie tu i tu, zbagatelizowałeś moje sygnały, no i nie ma współpracy, także wiesz, no mógłbym biegać, może by to minęło, może nie. Sytuacja jest taka, jaka jest, także podjąłem decyzję, że jeszcze będę odpoczywał. Oczywiście będzie jakaś aktywność fizyczna, będzie ten rower, będą jakieś krótkie truchciki, ale wiesz, trochę więcej dbania, czyli jakieś maści, coś tam będzie wcierane, coś będzie masowane, tak żeby ten organizm doszedł do siebie w 100%. Fajnie, no mi się najbardziej podoba w twoich planach to, że takie 5 tysięcy na pętli to jest dla ciebie gdzieś dopiero początek, bo czytam gdzieś artykuł, że po pierwsze chcesz przebiec przez Stany, no tak, a po drugie chcesz przebiec dookoła świata. No wiesz, ja nie... To są fajne plany. No ja nie jestem pierwszym biegaczem, który ma takie marzenia i który chce tego dokonać. Już wielu... Oczywiście, wielu, ale ludzi... dla nas ty jesteś najważniejszy. No okej, okay, no fajnie, dziękuję. No niemniej jednak, no mówię, no powoli, małymi kroczkami, nie rzucam się od razu na jakąś tam głęboką wodę, sprawdzam się, sprawdzam swój organizm, swoją głowę na różnych płaszczyznach, jak mówię, jak rozmawialiśmy, biegowych i odżywianie, i sprzęt, i psychika, i tak dalej, powoli. Marzenia trzeba mieć jakieś cele, no i wiesz, no ja się skupiam nie na 2,40 czy 2,45 w maratonie w najbliższym czasie, tylko skupiam się w najbliższym czasie, żeby przebiec przez Stany i ukończyć ten bieg, no bo to jest, wiesz, u mnie najważniejsze to, wiesz, tak jak jest realizacja celu maratończyka, czyli zakładamy te 2,45 i trenujemy, robimy wszystko i stajemy na starcie i walczymy o te 2,45, tak samo u mnie celem jest przebiegnięcie przez Stany i wiesz, i dobiegnięcie do tej mety, czyli oczywiście w jak najlepszym sportowo czasie, ale samo, umówmy się, że samo ukończenie takiego wyzwania to już jest wielkie zwycięstwo. I rozumiem, że ten bieg Filipitesa jest gdzieś tam przygotowaniem pod te Stany, tak? Tak. To ja nie jadę na ten bieg z jakimś tam założeniem, że będę, broń Boże, walczył z Łukaszem i tak dalej, bo uważam, że nie mam na tym etapie nie mam z Łukaszem najmniejszych szans, on ma o wiele większe doświadczenie i w ogóle ja dopiero to doświadczenie będę zdobywał, także cały czas jestem w kontakcie, bo to jest mój bardzo dobry kolega, dzwonimy do siebie, udziela mi wszelkich wskazówek, dzieli się ze mną tym doświadczeniem, także mam nadzieję, że w pełni tam, że nie będę tak zupełnie zaskoczony tym, co się będzie tam działo. Niemniej jednak, no mówię, no mamy zupełnie inne cele z Łukaszem. Łukasz się chce po raz trzeci wygrać tam, zdobyć wielką koronę, a ja chcę zdobyć jak najwięcej doświadczenia. No tak, bo te Stany to będzie głównie wyzwanie logistyczne, prawda? No wiesz, takie biegi niosą za sobą ogromne koszty i ogromne wyzwanie dla całego zespołu. To jest, umówmy się, że wiesz, ja pracuję nad sobą, nad organizmem, nad taktyką, natomiast cały zespół stara się zebrać to wszystko do kupy i zrobić to w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi. No naprawdę, już ten bieg stacjonarny na 5000 km w Atenach wymagał od zespołu wiele pracy, dużo koncentracji, natomiast no taki
bieg długi z punktu A do B, to no naprawdę, naprawdę jest mega wyzwanie. No na maksa, ja nie wiem, czy słyszałeś, ale rozmawiałem z supportem Patrycji Bereznowskiej i tam, wiesz, jasno dziewczyny mówiły, że ten support, słuchaj, na biegu 48-godzinnym już jest tak ciężki, że one po prostu powiedziały, że one by nie chciały drugi raz tego przeżywać. No, a co dopiero, wiesz, twój zespół, który był 40 kilka dni. Tak, tak, no bo wiesz, ja tak jak rozmawialiśmy, ja się budzę, znaczy jestem budzony 4:15, to mój support wstaje o wiele wcześniej, żeby tam, wiesz, już, wiesz, ja się budzę, on już się ksiąta, już jest, wiesz, woda włączona, gotowane, śniadanie robione i tak dalej, i tak dalej. Jak ja idę spać o tej pierwszej, to mój support ogarnia jeszcze tematy i kładzie się 1:30 czy druga, także wiesz, no, to jest mega ciężka praca, no. Dlatego, wiesz, no, ja bardzo doceniam i bardzo dziękuję swojemu zespołowi za to, i że daliśmy wspólnie radę, no bo to, że ja dałem z siebie wszystko, to jest jedno, a to, że mój zespół też dawał z siebie wszystko i walczył, żeby to wszystko zebrać do kupy, no to jest druga sprawa. No i dlatego mówię, że wspólnie dobiegliśmy do tej mety i wspólnie osiągnęliśmy ten sukces w tym biegu. No a kolejne wyzwania, no to wyzwania są, wiesz, dla mnie i wyzwania dla mojej drużyny. No właśnie, drużyna podziela twoje ambicje pokonania Stanów Zjednoczonych? Wiesz, jeszcze nie wiemy jak to będzie rozegrane. Na pewno będziemy w dużej części bazować też na pomocy naszych przyjaciół tam na miejscu, na pomocy Polonii, także no wiesz, no umówmy się, no tak samo duże koszty generował bieg w Atenach, po prostu ten przylot supportu i te zmiany supportu to jest polskie. Także no Stany w takiej formule by kosztowały nas jeszcze więcej, no bardzo dużo by nas kosztowały. Także ja nie wiem, jak to będzie rozegrane, czy to będzie tylko Natalia, czy to ktoś będzie jeszcze z Polski więcej, jakie to będą zmiany, kto będzie nas prowadził, nie wiem, do połowy dystansu, później będą jakieś zmiany, no wiesz, no naprawdę ciężko mi jeszcze to ustalić. Jesteśmy w trakcie analizowania tych wyzwań przez innych zawodników, jak oni podchodzili do tej sprawy. No oni w większości byli to Amerykanie, im jest troszeczkę prościej, bo mają tam znajomych biegaczy po całej trasie, jakoś to próbowali to spiąć. Dla nas jest wyzwaniem, wiesz, samo to, sama organizacja kampera, kierowców na zmianę dwóch plus serwisanci. No naprawdę to jest dogranie tego wszystkiego, to będzie graniczyło z cudem. To będzie już nasze zwycięstwo, jak staniemy na starcie tego biegu. To prawda. Plus jeszcze jakiś sponsoring na pewno musi powalczyć, co nie? No jesteśmy na takim etapie, zresztą cały nasz kraj, cały świat jest w tej chwili. No myślimy o czym innym. Myślami jesteśmy gdzie indziej, także takie jakieś wewnętrzne challenge, jakaś aktywność sportowa, czy robienie rekordów swoich własnych, no to wszystko jest odsuwane na plan dalszy. W tej chwili myślimy wszyscy o czym innym i skupiamy się na walce z czym innym, z innym wrogiem. Natomiast tutaj oczywiście nie odpuszczamy naszych marzeń, one gdzieś tam są, staramy się, wiesz, dopinać pewne rzeczy, myśleć o tym i tak dalej. No, na razie nie mówię, no, czas nie sprzyja realizacji takim planom, także na razie jest jak jest, gdzieś tam sobie to układamy. Po cichu sobie planujesz, tak? Tak, dokładnie, no myślę o tym, bo wiesz, u mnie w tego typu wyzwaniach, w tego typu biegach ważne jest oswajanie się z tą myślą, analiza i układanie sobie tego wszystkiego w głowie. No, to, że nie w tej chwili sytuacja na świecie jest jaka jest, no nie, wiesz... Nie pomaga zbytnio w tym wszystkim, niemniej jednak, no wiesz, no nie można siedzieć na tyłku w domu i się zamartwiać, umartwiać i Boże jedyny co to będzie, no trzeba jakoś optymistycznie do tego wszystkiego podchodzić, w sensie optymistycznie, że to się zaraz szybko skończy, że wszyscy staną na wysokości zadania, że każdy da z siebie dużo i jakoś z tego szybciutko wyjdziemy, no a wtedy można będzie po prostu
wiesz, realizować jakieś tam pasje i swoje i po prostu wygrywać z przeciwnościami w swojej jakiejś tam wewnętrznej, prywatnej walce. Paweł, powiedz, bo miałeś kilka dni temu live, chciałem się ciebie spytać, jakie pytania do ciebie najczęściej docierają i może chciałbyś teraz tutaj na łamach tego podcastu odpowiedzieć na kilka takich pytań, które powracających do ciebie. No to oprócz takiej, takiego aspektu sportowego, czyli czy jestem zadowolony z wyniku i czy jestem zadowolony z drugiego miejsca i tak dalej, no to oczywiście, tak jak odpowiadałem, tak, bardzo jestem zadowolony. Nawet gdybym zajął piąte czy dziesiąte miejsce, też bym odpowiedział, że jestem bardzo zadowolony, no ponieważ udało się zrealizować nasz plan, a to było najważniejsze, żeby ten plan zrealizować, tą naszą strategię, pomimo tych wszystkich przeciwności, czyli mega ciężkiej pogody, kontuzji, urazów, jakichś tam potknięć z naszej strony, udało się osiągnąć ten cel i to jest podstawa. Miejsce w takim biegu czy rywalizacja pomiędzy zawodnikami, no to jest taka, wiesz, drugorzędna sprawa raczej, bo zwycięzcą jest każdy, kto ukończy. Zwróć uwagę, że samo już dotarcie do tego miejsca, gdzie może stanąć na starcie takiego wyzwania, to już jest wielkie zwycięstwo. Bo trzeba przejść naprawdę dużą drogę, długą drogę, żeby zdać sobie z tego sprawę, że chce się to zrobić, że jest się w stanie to zrobić, że się podoła takiemu wyzwaniu. Nie wszyscy, w ogóle część biegaczy, część ludzi w ogóle nie rozumie, dlaczego my biegamy takie dystanse i dlaczego to robimy. Także no, nie wszyscy są na to gotowi, nie wszyscy chcą tego. Także no, ci, co już porwają się, że tak powiem, na takie dystanse, no to już są zwycięzcami. Sam już dotrzeć do tego etapu, że wiesz, że uważasz, że jestem gotowy, żeby przebiec 5000 kilometrów, to już jest bardzo dużo. A dotrzeć do mety takiego wyzwania, no to już jest naprawdę mega, mega zwycięstwo i wielka rzecz. Także tak, jestem bardzo zadowolony z tego, co się wydarzyło na tym biegu, tak jak on przebiegał, ze strategii, z tego, że udało nam się razem powalczyć z przeciwnościami, z urazami, z pogodą, że wspólnie z zespołem daliśmy radę i naprawdę to nas w zupełności satysfakcjonuje. Nie, no to jest ogromne osiągnięcie tak naprawdę. Więc... Kolejne pytania to były związane właśnie z tymi urazami, o których już tutaj poruszaliśmy. Tak. Jak to się działo, że tak szybko z tego wychodziłem? Pokrótce tak opowiedziałem, że tak. Sam jestem troszeczkę zaskoczony, mile oczywiście, że tak reagował mój organizm, że się udało tak szybciutko, wiesz, z tego wychodzić i realizować naszą taktykę. Także no, duże doświadczenie, duża wiedza na temat organizmu. Także kolejne rozdziały do naszej książki pod tytułem Jak to zrobić zostały dodane i naprawdę wiedza nasza została poszerzona o pewne aspekty i to, co się dzieje z moim organizmem, jak reagować na te powstałe kontuzje, urazy. Także wiemy o wiele więcej, niż wiedzieliśmy przed tym biegiem. Co tam były? Były pytania o sprzęt też. Jak to się stało, wiesz, jak wytrzymywały buty? No, to, że ja wytrzymałem, no to wszyscy widzieli i wiedzą, ale co ze sprzętem, jak dawał radę? No to też, wiesz, no ja biegam od zawsze w ciuchach polskiej firmy Nessie Sportswear i dla mnie to są dobre ubrania, u mnie się sprawdzają, bielizna, koszulki, te podstawowe rzeczy, skarpety, które są najbliżej ciała, wspaniale współpracują z moim organizmem, także pozostaję już od kilku lat i współpracuję z tą firmą, także tutaj jest ok. Buty, no to baza była Altr, oczywiście też lat doświadczeń, jeżeli chodzi o dobór obuwia, na różnego rodzaju dystansach, na różnego rodzaju nawierzchniach, no i głównie bazuję na altrach. Oczywiście zabieram też buty z dropem, no jak się okazało w przypadku kontuzji Achillesa, to one uratowały bieg po prostu, bo musiałem podnieść tą piętę
wysoko, jeszcze plus tam właśnie, jak mówiłem, podpiętki i tak dalej, udało się wyjść z tego urazu. Także oczywiście baza bazą i to, co lubimy i to, co jest dla nas najlepsze, to stosujemy. Niemniej jednak zawieramy ze sobą też rzeczy, które teoretycznie nam nie podchodzą, a w takich długich biegach mogą się na pewnym etapie przydać. Czyli tak jak ja biegam z zerowym dropem w altrach, ale nie odżegnuję się i zabieram też na biegi z buty z dropem. Bo czasami są niezbędne po prostu. Dokładnie, no bo tak jak rozmawialiśmy, to są bardzo długie biegi i wszystko może się nam przetrafić, wszystko się może zdarzyć. Także tak jak mówiłem, te buty uratowały bieg. Co tam jeszcze? Odżywianie. No to, ojejku, o odżywianiu to można było książkę napisać, bo to wiesz... No to na pewno. A propos, nie piszesz książki? Wiesz, ja nie mam jeszcze o czym pisać. Zbyt krótko biegam, zbyt małe mam doświadczenie jeszcze. Może jak już będę miał tych przygód biegowych bardzo dużo na swoim koncie, to może coś tam skrobne, bo coraz więcej ludzi przekonuje się i dociera do nich to, że bieganie nie kończy się na maratonie i że bieganie ultra to nie tylko góry. Także wiele osób podpytuje, chciałoby spróbować. Pytają się o wszystko właśnie, o sprzęt, o taktykę, o koszta, o motywację, no, o tego typu rzeczy. Także mówię, no jak będę miał o czym pisać, to na pewno coś tam skrobne. Mam nadzieję, że będzie to przydatne. Na razie na tym etapie uważam, że nie. Że nie. A powiedz, a trenujesz jakieś osoby? Oj nie. Wiesz, nie. Ja sam mam dosyć, jestem specyficzną osobą, jeżeli chodzi o podejście do biegania, czyli mam zupełnie, wiesz, nie mam trenera, to już jest szok, nie realizuję planu, to jest szok, biegam po 30 maratonów na rok, to jest, wiesz, szok. Poza tym, no wiesz, no takie aspekty jak bieganie w dopasowanych butach, no to się nie mieści jeszcze w głowie większości ludziom, no bo trzeba kupować o numer czy dwa większe. Ja to, że biegam w dopasowanych butach, to jest szokiem dla niektórych biegaczy. Jak ja się pytam, czy bo mówią, że stopy, lekarze mówią, że stopy puchną i trzeba mieć buty dwa numery za duże. Ja to wszystko rozumiem, bo mnie też stopy puchną, ale mi się stopy nie wydłużają podczas biegu. Dlatego nie rozumiem, dlaczego trzeba mieć o dwa numery za duże buty. No jest, skoro noga puchnie, to okej, no to ona puchnie, wiesz. Trzeba mieć przestrzeń. Dlatego altry są niesamowitymi butami, bo tam tej przestrzeni na śródstopie, na palce i tak dalej jest mnóstwo. Ale żeby o dwa numery za duże buty, czy półtora kupować, no to ja nie wiem. No być może są takie osoby, bo to wiesz, bo tak jak rozmawialiśmy, biegacze, przekrój biegaczy jest strasznie duży, tak jak ludzi na świecie i każdy coś tam ma z tym swoim organizmem swojego specyficznego. Także dobór butów to jest naprawdę indywidualna bardzo sprawa. Niemniej jednak, skoro trzymamy się tej definicji, no to ja kupuję buty dopasowane, bo dla mnie są najlepsze. I potwierdzeniem, co jest? No potwierdzeniem jest to, że w biegu na 5000 km moje stopy były ok. Nie miałem jakichś tam odcisków, tak. Tego, nie miałem żadnych czarnych paznokci, nic mi paznokcie mi nie schodziły. Także no wiesz, no... Tak, pod tym względem altry są wyjątkowe. I no i moje podejście właśnie do sprzętu, do butów jest trafione. No. Też metodą oczywiście prób i błędów, bo ja też kupiłem kiedyś sobie buty półtora numera za duże. No to miałem poobijane paznokcie, poobijane palce, odciski, bo mi ta stopa latała w tym bucie i właśnie od tego miałem te urazy swoje. No ale to wiesz, to są moje prywatne doświadczenia ze sprzętem, w tym przypadku z butami, no i wyciągnąłem takie wnioski, stosuję je, no i jest okej, no, pod tym względem. Co tam jeszcze? Ktoś jeszcze pytał odnośnie tego odżywiania, też pytał o suplementację, no to też współpracuję z jedną firmą, która Clean Labsem, która mi dostarcza suplementów diety i tak naprawdę oprócz tych posiłków, które jadłem różnorodnych i takich jakichś moich tam zaścianek żywieniowych, delikatnych, była cały czas suplementacja, którą mi rozpisała Natalia, czyli
tam chyba 4 czy 5 razy na dobę brałem jakieś magnezy, potasy, żelazo, witaminę C, jakieś szejki białkowe, szejki białkowo-węglowodanowe. To wszystko uzupełniało moją dietę żywieniową i co? I tylko raz miałem jakiś mały problem z żołądkiem, raz tylko zwymiotowałem, ale to było spowodowane tym, że zbyt tłusto zjadłem. Bo po prostu doszliśmy dla, co było tego powodem, co żeśmy zmienili i dlaczego mój organizm tak, wiesz, zareagował. I no, oczywiście później, wiesz, nie eksperymentowaliśmy, nic nie robiliśmy tego, nie powtarzaliśmy tego błędu, także wszystko było ok. No i chyba to wszystko z takich podstawowych takich pytań. Czyli sprzęt, odżywianie, suplementacja, motywacja i plany. Powiedziałeś o tym, że ludzie się ciebie pytają, o czym myślisz, jak biegniesz, ale tak naprawdę mówiłeś dużo o tym, że denerwowałeś się na te warunki atmosferyczne. Ale powiedz, co robiłeś, żeby sobie poprawiać nastrój? Czy starałeś się swoje myśli kierować w inną stronę? Czy na przykład, wiem, Natalia mi mówiła, że na przykład słuchasz ostrej muzyki rockowej. Co jeszcze? Jakiego rodzaju patenty dla siebie stosujesz, żeby użyć swojej głowy? To znaczy muzykę tak, jak najbardziej słuchałem, tylko że wiesz, u mnie to jest tak, że godzinka nie dłużej. Bo muzyka też mnie męczy. To narzuca w pewien sposób muzyka tempo biegu i jestem bardzo podatny na właśnie na te kawałki, które bardzo lubię. One po prostu biorą górę nad bieganiem. Także staram się nie jak najmniej słuchać muzyki. Niemniej jednak no słucham tą godzinkę tej muzyki takiej dla oczyszczenia głowy. Jak najbardziej tak. Co? No ta pętla wbrew pozorom była bardzo fajną pętlą, bo wybiegając zaraz z hali na wprost mieliśmy przepiękne góry, a nad tymi górami mnóstwo chmur i tam się działo niesamowite rzeczy. Tam burze, były pioruny, te chmury się układały w niesamowite kształty, także strasznie głowa i oczy odpoczywały, wiesz, wybiegając z hali od razu widziałeś taką różnorodność. 500 metrów dalej po nawrotce już patrzyłeś na zachód słońca, na morze. To znaczy morza samego nie było widać, ale były, jak dobrze się wpatrzyłeś, były widać maszty jakichś tam jachtów, statków i tam były zachody słońca właśnie nad tym morzem. Przepiękne kolory, tam parokrotnie mój serwis zrobił mi bardzo fajne zdjęcia, które uważam, że najfajniejsze były właśnie podczas tego tego zachodu słońca. Także było na co popatrzeć, w sensie takim, że ta pętla pętlą jednak czuło się, że jest przestrzeń taka, że coś się zmienia, coś się dzieje. Także jeżeli ktoś tam, wiesz, przede wszystkim to nie była monotonność. No bieganie po pętli, jeszcze takiej małej, gdzie jesteś w ciągu 10 maksymalnie minut, jesteś z powrotem przy swojej bazie i coś tam się dzieje, dajesz jakieś sygnały, coś trzeba zjeść, coś ustalasz i tak dalej. Cały czas coś się dzieje, cały czas serwis jest zajęty wykonywaniem jakichś tam poleceń, jakiejś pracy. Ja też jestem cały czas w kontakcie z tym i cały czas pracujemy, cały czas coś się dzieje. To nie jest tak, że wiesz, że wybiegamy w góry i następny przepak jest za 30 kilometrów, gdzie w górach może to być 6,5 godziny, czy tam 8. I jest ta samotność wielokrotnie i tyle. Tutaj cały czas się coś dzieje, cały czas jakaś analiza, coś działamy. No wiadomo, jest większy kilometraż, ten bieg jest troszeczkę szybszy niż górski. Także najgorsze moim zdaniem to były noce, kiedy już jest bardzo duże zmęczenie, bardzo duża senność i tutaj trzeba sobie tłumaczyć, że tak powiem, dlaczego to robimy, dlaczego jesteśmy na tej trasie, dlaczego tak strasznie wieje, pada, a my staramy się na przekór wszystkiemu te kilometry
nabijać, że tak powiem, do swojego licznika i ta właśnie motywacja i ta rozmowa ze sobą, z organizmem, z głową, to jest taki... No właśnie, jakie argumenty sobie przedstawiasz, dlaczego warto to robić? A wiesz, no ja mam swój cel, ja mam swoją drogę biegową i wiesz, jak było ciężko, były takie momenty, że nie było momentu, że chciałem zejść z trasy i powiedzieć, że nie, może za rok albo coś takiego. Nie, ani przez moment taka myśl mi przez głowę nie przeszła. Natomiast miałem takie momenty, głównie spowodowane nie tą monotonią, o której niektórzy mówią, czy że to jest pętla i tak dalej, tylko miałem momenty spowodowane właśnie tą walką z pogodą, tymi strasznymi warunkami, że w głowie mi się pojawiała myśl, dobra, pójdź wcześniej godzinę spać, przecież jak skończysz bieg w 52 dni, to nic się nie stanie. No, kurczę, no, zgonisz na to, że były ciężkie warunki i wiesz, no i troszeczkę plan się rozjechał, no bo były ciężkie warunki. No ale to był, wiesz, to był moment, zjadłem coś fajnego, porozmawiałem z serwisem, gdzieś te myśli złe zostały rozgonione, założyłem właśnie słuchawki, wysłuchałem dwóch jakichś fajnych piosenek, czy twojego podcastu z Iwoną, kawałek i jakoś te, wiesz, te myśli zostały odgonione i już, wiesz, patrzyłem, a dobra, jeszcze tylko 32 kilometry, czyli dwie trzecie już mam przebiegnięte, jeszcze tylko 32 kilometry i będzie setka i znowuż plan jest zrobiony, także wiesz, no. No masz taki pozytywny stosunek do życia, że to ci chyba bardzo ułatwia tego typu rzeczy, nie? Wiesz, no cały czas myślę, że cechuje mnie wiara. Wiara w ludzi, wiara w to, że są dobrzy, wiara w to, że bieganie jest dobre, także trzymam się takich pozytywnych rzeczy. Paweł, dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Tym razem było wirtualnie, ale mam nadzieję, że to będzie stanowiło wartość dla naszych słuchaczy. No, dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i możliwość podzielenia się wrażeniami z tego biegu. No jasne, to my dziękujemy, że byłeś tak miły i poświęciłeś czas. Dzięki serdecznie. Fajne, dzięki, cześć. Pozdrawiam cię, trzymaj się. Cześć, panu. Do zobaczenia, cześć, hej. Jak wam się podobało? Jakość dźwięku do zaakceptowania? Mam nadzieję, że tak. Bardzo mnie ciekawi, jaką trasą Paweł Żuk zdecyduje się przebiec Stany Zjednoczone. Na stronie fastestnowtime.com jest zarejestrowany rekord Pita Kostelnika z 2016 roku, który biegł z San Francisco do Nowego Jorku i trasę o długości ponad 3000 mil pokonał w 42 dni, biegnąc średnio 72 mile, czyli 115 km dziennie. Biorąc pod uwagę zmieniające się warunki atmosferyczne i przewyższenia, jest to nie lada wyczyn. Mam nadzieję, że Paweł Żuk porwie się na rekord na tej samej trasie i że będziemy świadkiem epickiej rywalizacji. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam was też do wysłuchania pozostałych 42 odcinków Ultra Historii. Jeśli podoba wam się to, co robię, wspierajcie podcast w mediach społecznościowych i umieszczajcie informacje o nim w relacjach, postach i na tablicach. Niech wieść się niesie i słuchaczy przybywa. Im więcej słuchaczy, tym większa szansa, że podcast będzie długo cieszył wasze uszy. Możecie również wesprzeć ten podcast finansowo na patronite.pl/blackhatultra. Bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. W tej chwili podcast na Patronite wspierają 33 osoby, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Przemysław Barnowski, Krzysztof Bednarz, Michał Janiak, Marcin Jaźwiecki, Andrzej Gąsiorowski, Jakub Korczyk, Przemysław Kozłowski, Marcin Stefaniak i Edyta Winnicka. Zapraszam was również do zakupów świetnych butów Altra i majtek dla mężczyzn Saks. Wpisując kod promocyjny BLACKHAT jest szansa na sporą zniżkę. Szczegółowe informacje znajdziecie w opisie odcinka. Ten odcinek podcastu BLACKHAT ULTRA przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż, oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcja i media społecznościowe, a autorem muzyki jest Audio Dealer. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest, jeśli jeszcze ktoś mnie słucha, jesteś tu? W obecnej sytuacji myślę, że medytacja jest tym bardziej tym, czego potrzebujemy. Więc zatrzymaj się na 30 sekund, albo dłużej,
To zależy od ciebie. Zamknij oczy i poczuj swój oddech. Tak po prostu. Błyszka.